Otwieram obrady 26. sesji Rady Miasta Poręba 8. kadencji. Witam serdecznie uczestniczących w sesji radnych, pana burmistrza miasta, panią sekretarz miasta, panią skarbnik miasta oraz kierowników, przedstawicieli jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i pracowników Urzędu Miasta. W związku z sytuacją epidemiczną sesja Rady Miasta Poręba prowadzona jest w trybie zdalnym. Proszę o potwierdzenie obecności po odczytaniu nazwiska radnego oraz potwierdzenie obecności w formie elektronicznej. Radni Agnieszka Eichenlau. Jestem. Mariusz Błaszczuk. Jestem. Halo. Nie wiem czy... Jest, jest. Jest? Bo ja słabo słyszałam. Grażyna Furmanek. Jestem. Barbara Gola. Jestem. Krzysztof Hamerlik. Jestem. Ewelina Jedneczek. Obecna. Przemysław Kiliański. Przemysław Kiliański. Wyczytam Przemysława Kiliańskiego jeszcze raz, bo nie wiem, czy są jakieś problemy, czy nie, nieobecność. Elżbieta Kołodziej, obecna. Mariusz Kołtom. Jestem. Marcin Kucia. Nieobecny. Jolanta Łakomska. Obecna. Jarosław Machura. Jestem. Marek Miśta. Jestem. Krystyna Rok. Jestem. Tomasz Turek. Jestem. I jeszcze raz czytam Przemysław Kiliański. Jestem. Dziękuję. I teraz proszę potwierdzić swoją obecność w wersji elektronicznej. Jeszcze Machura Jarosław. Chwileczkę, mam problemy. Na kworum trzeba nacisnąć. O, dziękuję. Stwierdzam, że na stan 15 radnych w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych. To stanowi kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Szanowni radni, proszę, aby zabierali Państwo głos poprzez system e-sesja. Wraz z zawiadomieniem o zwołaniu 26. sesji Rady Miasta na dzień 24 maja 2021 roku otrzymali Państwo porządek obrad sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Punkt drugi, zatwierdzenie protokołu z 25 sesji Rady Miasta Poręba. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawie. A wyrażenie zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy. Podpunkt B. Wprowadzenia zmian w uchwale nr 23/246/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok. Podpunkt C. Wprowadzenia zmian w uchwale nr 25/270/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok. Punkt 5. Interpelacje i zapytania. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie sesji. Szanowni radni, zgłaszam wniosek formalny o przeprowadzenie wszystkich głosowań w trybie imiennym. Przystąpimy teraz do głosowania w sprawie wniosku formalnego o przeprowadzenie wszystkich głosowań w trybie imiennym. Radni Agnieszka Eichenlau.
Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kuliański. Za. Elżbieta Kołodziej za. Mariusz Kołton. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Jeszcze proszę o zagłosowanie w systemie sesja. Marek Miśta i Krystyna Rok. Dziękuję. Wniosek został przyjęty 14 głosami. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Dziękuję. Wobec tego ja zgłaszam wniosek formalny o dodanie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Pierwszy projekt to jest projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Poręba na 2021 rok. I drugi projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Poręba na lata 2021-2031. Szanowni radni, proponuję głosować obydwa projekty uchwał jednocześnie, dlatego że są one spójne ze sobą. Przystępujemy do głosowania w sprawie wniosku formalnego dotyczącego pierwszego i drugiego projektu uchwały. Radni Agnieszka Eichenlaub. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej za. Mariusz Kołton. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. I Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Wniosek o zmianę w porządku obrad został przyjęty 14 głosami za. Wobec powyższego informuję, że projekty dodanych uchwał będą zapisane w porządku obrad po zmianach bloku uchwał pod numerem 4D i 4E i pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać porządek obrad po zmianach. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Drugi, zatwierdzenie protokołu z 25 sesji Rady Miasta Poręba. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. I punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawie a. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy. Podpunkt B. Wprowadzenie zmian w uchwale numer 23/246/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok. Podpunkt C. Wprowadzenia zmian w uchwale numer 25/270/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca.
2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Poręba na 2021 rok. Podpunkt D w sprawie zmian w budżecie miasta Poręba na 2021 rok i podpunkt E zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Poręba na lata 2021-2031. Punkt 5. Interpelacje i zapytania. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie sesji. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Zamykam punkt 1 i przystępuję do realizacji punktu 2 porządku obrad, którym jest zatwierdzenie protokołu z 25. sesji Rady Miasta Poręba. Protokół z 25. sesji Rady Miasta Poręba, która odbyła się w dniu 29 marca 2021 roku, był przesłany radnym drogą elektroniczną. Był też wyłożony w Biurze Obsługi Rady Miasta. Czy Państwo radni chcą zabrać głos w sprawie protokołu z 25. sesji Rady Miasta? Nie słyszę uwag, wobec tego przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlaub. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołta. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. Zajmiemy. Chwileczkę. Ja jeszcze nie zacznę. Tak, Tomasz Turek. Za. Rok Krystyna, jeszcze nie mamy zagłosowania w systemie sesji. Aha. Ale w systemie sesji. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty 14 głosami. Zamykam punkt 2 i przystępuję do realizacji punktu 3 porządku obrad. To jest sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności burmistrza otrzymali Państwo w wersji elektronicznej. Panie burmistrzu, proszę o zabranie głosu jeszcze odnośnie tego sprawozdania. Dzień dobry, witam szanownych radnych. Chciałbym zapytać się po pierwsze do tej części papierowej, która dotarła do Państwa. Czy są jakieś pytania w związku z tym? Obejmująca okres od 30 marca do 13 maja. Jeżeli nie ma pytań, chciałbym jeszcze uzupełnić o ten okres między 13 maja a dniem dzisiejszym, jakie podejmowałem działania. 17 maja to jest udział w Komisjach Gospodarki i Rewizyjnej oraz ważna rzecz dla gminy, to jest w tym dniu odbyło się na ulicy Myśliwskiej oficjalny zakończenie i odbiór inwestycji w postaci drogi powiatowej łączącej Zawiercie z Porębą, czyli cały przebieg naszej ulicy Myśliwskiej w granicach miasta. Inwestycja została zakończona z pewnym opóźnieniem, ale nie ma to znaczenia dla nas, jeżeli chodzi o finansowe obciążenia.
Zamknęło się to kwotą 100 tysięcy złotych, czyli to, co kiedyś tam, pamiętacie Państwo, głosowaliśmy jako wkład naszej gminy w tą inwestycję. Ogólny koszt to jest około 4 milionów, a zatem nie ponieśliśmy wielkich kosztów związanych z tą inwestycją. Wykonana jest ona w należytym standardzie ze ścieżką pieszo-rowerową na odcinku od ulicy Miodowej do wlotu do ulicy projektowanej. Ze względów technicznych projektant nie mógł umieścić ścieżki rowerowej poza pasem drogowym, a zatem po zmianie organizacji ruchu, która teraz się odbywa, ścieżka rowerowa zostanie wyodrębniona w postaci poziomego oznakowania w części nawierzchni ulicy. Tak to zostanie rozwiązane i w ten sposób będziemy mieli do wlotu ulicy projektowanej ścieżkę rowerową, która będzie nas już łączyła z zawierciem. Z naszej strony podejmowane są działania projektowe po to, abyśmy połączyli teraz ten odcinek, ten koniec tej ścieżki z naszym z naszą ścieżką pieszo-rowerową w ciągu ulicy Rzecznej. A więc projektem objęte jest ulica Asfaltowa, ulica Wiedzy i ulica Projektowana, żeby to uzupełnienie jak najszybciej zostało wykonane i w ten sposób domknięta zostanie pierwsza droga rowerowa w pełnym tego słowa znaczeniu od centrum Poręby do centrum Zawiercia. To tyle, jeśli chodzi o 17 maja. 18 maj to udział w moich komisjach skarg i Komisji Oświaty. 19 maj, bardzo ważna też rzecz, telekonferencja, spotkanie z wykonawcami rurociągu Boronów Trzebinia. Inwestycja została już formalno-prawnie została już dopięta na ostatni guzik. Rozpoczyna się zatem jej wykonawstwo. Biegnie ona, przypominam, po granicy praktycznie gminy Poręba z gminą Siewierz, wchodząc na około 170 działek prywatnych mieszkańców, głównie Niwek i Krzemiędy. Wszystkie sprawy zostały, jak do tej pory, zostały rozstrzygnięte. Kwestie ewentualnych odszkodowań, rozstrzygania sporów, gdyby się ewentualnie pojawiły. Wszystko to zostało dokładnie omówione. My jako gmina zobowiązaliśmy się również przekazać do pełni materiałów, które nam przekaże wykonawca, a materiały te informacyjne będą skierowane do mieszkańców, przez których działki przebiega inwestycja. Po to, żeby mieli oni pełną wiedzę, gdzie, do kogo, w jakim czasie i w jakich sprawach mogą się zwracać. My jako gmina wspieramy w tej sprawie inwestora. Będą informacje zawieszczone na stronie internetowej i na wszystkich słupach ogłoszeniowych w dzielnicach zainteresowanych, a także tutaj urzędnicy będą udzielali informacji, jeżeli będzie taka potrzeba. Zatem mieszkańcy dzielnic mogą być zupełnie spokojni o to, że jeżeli się pojawi jakikolwiek problem, będzie on bardzo szybko przekazywany i rozwiązywany na linii wykonawca gmina. Bardzo się cieszę, że rozpoczyna się realizacja tej inwestycji. Jest to inwestycja o znaczeniu strategicznym dla kraju, bo to jest tworzenie krajowej sieci połączeń rurociągowych tłoczących paliwa, ale jednocześnie dla gminy jest to korzyść w ten sposób, że taki mianowicie, że gmina będzie otrzymywała coroczną opłatę w wysokości 2% wartości inwestycji, a więc będą to jakieś konkretne pieniądze co roku już na zawsze, które będą wpływały do budżetu gminy. Kolejna sprawa to była 19 maja. Spotkałem się również tutaj w urzędzie osobiście z panią, również przy udziale pani sekretarz, pani skarbnik, z panią Izabelą Rusin, reprezentującą uczelnię Humanitas w Sosnowcu, która
z którą to uczelnią realizowane są projekty partnerskie w szkołach i w związku z obostrzeniami covidowymi zachodziła konieczność zmiany sposobu realizacji tych projektów. No wiadomo, ze względów technicznych pewnych rzeczy nie można zrealizować i zachodziła pilna potrzeba przekonstruowania i zmiany nieco zapisów umowy pierwotnej po to, żeby można było tą umowę zrealizować zgodnie z prawem, zgodnie z zapisami i zgodnie z intencją, jaka przyświeca temu projektowi. Zostało to uzgodnienie zostało dokonane. Teraz w głównej mierze cały ciężar jak gdyby tych technicznych uzgodnień spada na panie dyrektorki z placówek szkolnych, które mają już na linii Humanitas i nasze placówki te sprawy dogadywać. To już są sprawy techniczne, już jak gdyby poza urzędem. Kolejna sprawa to jest spotkanie 19 maja, również odbyłem spotkanie z radnym powiatowym panem Karolem Hadrychem w sprawie realizacji projektu Zielona Pracownia. Proszę zwrócić uwagę, już mówimy o spotkaniu, na którym omawiamy realizację projektu, a na papierowej wersji, którą państwo otrzymaliście ode mnie, 30 marca było spotkanie również z radnym w sprawie projektu Zielona Pracownia. Od 30 marca została sprawa już domknięta. Pracownia będzie zrealizowana w szkole podstawowej numer 1. Jednocześnie radny powiatowy zobowiązał się, czy przedstawił taką propozycję, że jeżeli tylko i będzie wola ze strony dyrekcji SP2 i pojawi się taki w przyszłości projekt, a jest duża szansa, że będzie on ten projekt kontynuowany, to taka zielona pracownia również przy wsparciu i dzięki właściwie radnemu powiatowemu jest szansa do zrealizowania takiej pracowni również w szkole podstawowej numer 2. Podkreślam to, bo staram się, jak widzicie, o to, żeby zachować równowagę i w miarę możliwości, ażeby sprawiedliwie były realizowane projekty w obydwu placówkach, adekwatnie do ich wielkości, do ich możliwości i do ilości uczniów. Natomiast mamy jako Rada również pamiętać o tym, że nie zapominamy o szkole podstawowej numer 2, która na przyszły rok, w przyszłym roku będzie obchodziła piękny jubileusz 90-lecia powstania. 20 maja to spotkanie wizja lokalna na ulicy Partyzantów. Wizja lokalna związana była z opóźnieniami wynikającymi z warunków atmosferycznych, opóźnieniami w wykonaniu ulicy, tej drogi dojazdowej do działek na osiedlu na Stoku. Zasadnicze prace już zostały wykonane, natomiast chodzi o te główne, górne warstwy nawierzchni drogi, których nie można było, wykonawca nie mógł wykonać ze względu na najpierw na przedłużające się mrozy, później na zalegającą wodę. Zostało to potwierdzone przez naszą panią inspektor nadzoru, panią Barbarę Czernik. Podpisane zostały odpowiednie umowy wydłużające termin realizacji. Na wizji lokalnej brał udział również wykonawca, pan Soboń. I zostało ustalone, że wykonawca wchodzi na już warunki pozwalają na zrealizowanie i dokończenie tej inwestycji. Także wkrótce będę mógł Państwa poinformować o tym, że droga dojazdowa do działek, które zostały sprzedane na osiedlu na Stoku, została wykonana. To jest tak na marginesie. Ta droga to jest przykładem, jak można z pozoru drobna inwestycja, z jakimi przeszkodami można się spotykać i które uniemożliwiają sprawną realizację i terminową realizację inwestycji.
ale poradziliśmy sobie, nie wpłynęło to w żaden sposób, nie ponieśliśmy żadnych strat, nie ma żadnych strat finansowych wynikających z niezrealizowania umowy, także wszystko jest w należytym porządku. Chodzi tylko o to, że było zator, jeżeli chodzi o wykonawstwo, a jest to, przypominam Państwu, że jest to jedna ze strategicznych inwestycji w gminie. Osiedle na Stoku będziemy strzegli jak źrenice oka. Będą na tą inwestycję kierowane, ja będę występował o kolejne środki, bo to ma być lokomotywą naszego rozwoju na najbliższe lata. To, o czym wielokrotnie mówiłem, a żeby być tą lokomotywą, to osiedle na Stoku musi się równomiernie, sukcesywnie rozrastać. A aby osiedle się rozrastało, musimy ponosić kolejne koszty na wydłużenie dróg dojazdowych, na wydłużenie infrastruktury na osiedlu, na wydzielanie kolejnych działek. Na ten rok przewidujemy wydzielenie 30 kolejnych działek, a zatem trzeba będzie znów przedłużyć o jeden fragment drogę dojazdową i wybudować kolejny odcinek wodociągu. Natomiast jest to inwestycja, która będąc tym motorem naszego rozwoju, musimy dbać o należyte oliwienie tego silnika. Zatem inwestycji będziemy być może musieli zrezygnować, ale na pewno osiedle na Stoku jest tą sztandarową inwestycją. Przypominam, że są prowadzone prace projektowe związane z wybudowaniem nowego wodociągu, przepompowni wody do osiedla na Stoku po to, żeby było w całości, w przyszłości to osiedle miało odpowiednią dostarczaną ilość wody z odpowiednim ciśnieniem, a ponadto przedsiębrane kroki, ażebyśmy zupełnie nowym śladem została wybudowana w przyszłości kanalizacja miejska do osiedla, z osiedla na Stoku, spinająca osiedle na Stoku z kanalizacją miejską w ulicy Przyszłości. Kolejna rzecz to jest z 20 maja na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spotkałem się z wykonawcą robót budowlanych, który będzie dokonywał bieżącego remontu i naprawy niecki Brodzika. Brodzik zostanie w tym roku, planowane jest uruchomienie Brodzika na potrzeb naszych dzieciaków i uruchomienie Mosiru, pozostałych obiektów w Mosirze. Natomiast Miecka Basenowa zostanie wygrodzona, zabezpieczona i nie będzie ona w tym roku, basen nie będzie uruchamiany. Ponadto 20 maja odbyło się zgromadzenie zwyczajne wspólników spółki miejskiej MPWiK w Porębie. Dokonałem zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki. Ponadto bardzo ważna rzecz, 20 maja w starostwie odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych. Poza różnego rodzaju technicznymi sprawami omawianymi na takim zarządzie, ale mało istotnymi w tym wypadku, była najistotniejsza sprawa, a mianowicie pojawił się projekt ze strony rządu dotyczący zmian w strukturze OSP, a ten projekt właściwie poprzez zmiany w strukturze w prostej drodze zmierza do formalnej likwidacji ochotniczych straży pożarnych. Ten projekt wywołał ogromny ferment w środowisku strażackim. My jako gmina posiadająca 4 jednostki OSP, relatywnie bardzo mało tych jednostek. Niemniej na zarządzie zabrałem głos i wypowiedziałem się stanowczo za odrzuceniem tego projektu, gdyż on zdecydowanie uderza w strażaków OSP, w istnienie naszych straży i zamiarem jest najwyraźniej zlikwidowanie tej struktury ochotniczych straży, a włączenie wybranych tylko jednostek z funkcjonujących obecnie ochotniczych straży jako jednostki w składzie ratowników i wmontowanie ich w strukturę Państwowej Straży Pożarnej.
Przypominam, że strażaków ochotników jest 700 tysięcy. Jest to armia ludzi, którzy od wielu, wielu dziesięcioleci, w przypadku niektórych z nich, ochotniczo służą współobywatelom, a teraz miałaby ich spotkać taka sytuacja, że musieliby zdjąć mundur strażaka ochotnika i właściwie zakończy się ich epopeja. Także zapowiada się ogromny spór na linii rząd ochotnicze straże pożarne. Zobaczymy, czym to się skończy. Natomiast informuję wszystkich strażaków ochotników. Mówię to po to, żebyście wiedzieli, jaką ja przyjmuję postawę. Zdecydowanie bronię tego, co jest do tej pory, tej struktury, bo jest ona przydatna i mówię to na podstawie naszej gminy. Wielokrotnie spotkałem, jako gmina, spotykaliśmy się z wyrazami waszego, efektami waszego działania pozytywnego dla mieszkańców i będę walczył o to, żeby to utrzymać. Zobaczymy, czym się to skończy na forum ogólnokrajowym. Zarząd powiatowy zakończył się tym, że Zarząd Powiatu Zawierciańskiego OSP wydał zdecydowany sprzeciw i negatywną opinię nad dalszym procedowaniem nad projektem tej ustawy. Zobacz, na ten czas pokażę, będę informował wszystkich mieszkańców co do dalszych losów tego projektu ustawy. Natomiast złożyłem wniosek jeszcze jako prezes Miejskiego Związku OSP Poręba do Zarządu Powiatowego, ażeby odbyła się spotkania ze wszystkimi prezesami wszystkich jednostek OSP po to, ażeby nasi prezesi z poszczególnych jednostek mogli uczestniczyć, mogli zabrać głos, mogli wyrazić swoją opinię, opinię swoich druhów z Poręby. Żyjemy w demokratycznym kraju i nie może tak być, żeby stowarzyszenia, jakim są ochotnicze straże pożarne, były załatwiane zasadnicze decyzje podejmowane poza ich plecami. Wy jako strażacy musicie mieć prawo do zabrania głosu i wyrażenia swojej opinii. 21 maja bardzo ważne spotkanie. Również, jak widzicie, szanowni radni, ostatnie dni to były same istotne spotkania. Online'owo odbyła się konferencja w sprawie lokalnego programu rewitalizacji. Uczestniczyły w nim zarówno, państwo uczestniczyliście, wiecie, co było przedmiotem tego spotkania. Nie będę zatem powtarzał, natomiast jedno jest, musimy sobie wszyscy uświadomić, pamiętać o tym, że lokalny program rewitalizacji jest jednym z tych programów, które obok strategii rozwoju miasta są jak gdyby takim strategicznym dokumentem, do którego należy przykładać odpowiednią wagę, nad którym należy pracować, którego należy aktualizować, że nie jest to pusty dokument, który leży w teczce u mnie w szafie, pięknie opisany jako lokalny program rewitalizacji, tylko jest to narzędzie, które nam służy do wydawania naszych wspólnych pieniędzy, na mądre wydawanie naszych pieniędzy. Dziękuję. Jeżeli są pytania do tej części, w której państwu złożyłem relację, to słucham. Ja, panie burmistrzu, też dziękuję za tą wypowiedź i chciałam jeszcze wrócić może do tego sprawozdania, które było na piśmie, do dnia 9 kwietnia. Tam pan burmistrz mówił o spotkaniu z prezesem RPLiK-u w Zawierciu w sprawie przejęcia tego ujęcia wodnego na ulicy Wiedzy. I chciałam wiedzieć, na jakim to jest etapie, bo chodzi o tą infrastrukturę, która znajduje się tam przy ulicy Wiedzy, która jest w stanie żałosnym. I jak przebiegały te rozmowy, czego dotyczyły? Odpowiadam na pytanie. Oczywiście ja tą wolę każdym razem przedstawię jako wolę Poręba do jak najszybszego
przejęcia tego ujęcia wody, bo będzie on się wpisywał w system naszych ujęć wodnych i jak gdyby będzie stanowił dodatkowe zabezpieczenia, aczkolwiek pod względem ważności tam ilości wtłoczonej, możliwości tłoczenia wody z tego ujęcia jest on na pewno daleko w tyle za obecnymi istniejącymi ujęciami. Natomiast dla poprawy wzmocnienia bezpieczeństwa systemu wodociągowego gminy byłoby to bardzo dobrym pociągnięciem. Natomiast jest to nasza wola. Z drugiej strony istnieje oczywiście chęć przekazania, ale cały czas mam informację od pana prezesa, że machiny biurokratyczne działają bardzo powoli, zatem musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Natomiast wszystko jest na dobrej drodze, że to ujęcie wody zostanie przejęte. To, co tu pani przewodnicząca mówi, to jest również bardzo dla nas ważna rzecz, żeby przejąć to ujęcie, bo jest to niewielki wprawdzie fragment przy ulicy Wiedzy, ale wymaga on też od takiego zrewitalizowania, ogrodzenia, zadbania o budynek przepompowni po to, żeby to wpisywało się ładnie w wygląd dzielnicy, bo jest to w tej chwili obiekt bardzo zaniedbany i stąd między innymi chęć jak najszybszego przejęcia. Wszystko się toczy, że tak powiem, zgodnie z procedurami. Co do terminu przejęcia, nie mogę udzielić takiej informacji, bo nikt, nawet pan prezes, nie dokładnie, więc czekajmy na zakończenie tych procedur. No tak, panie burmistrzu, ale jeśli to jest właścicielem, opiekunem tego obiektu jest w tej chwili RPGiK, to może wnioskować o to, żeby zajęli się tym budyneczkiem, bo zanim my go przejmiemy, to on może się już rozsypać. No w tej chwili jest to taki stan techniczny, że jeśli są właścicielami, no to powinni zadbać o ten budynek. Obiecuję, że na następnym spotkaniu... Dlaczego, przepraszam jeszcze, ale może jeszcze uzupełnię, dlaczego my mamy potem przejmować taki stan, budynek w takim stanie technicznym, prawda? I wydawać jeszcze z naszych pieniędzy środki na remont takiego obiektu. Powinien być przekazany w jakimś stanie przyzwoitym przynajmniej. Bardzo, to jest bardzo słuszne takie gospodarskie podejście pani przewodniczącej. Ale proszę też, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że jeżeli ktoś się chce pozbyć czegoś, to nie będzie wcześniej w to inwestował. Więc będą moje rozmowy z panem prezesem będą na pewno bardzo trudne, jeżeli chodzi o jakieś gruntowne wyremontowanie tego budyneczku i tego terenu. No bo tak jak mówię, no jeżeli już przejmujemy, to przejmujemy raczej z dobrodziejstwem inwentarza, bo my docelowo dla nas jest to o wiele większy zysk dla gminy, że przejmiemy to, niż to, żebyśmy ewentualnie musieli wybrać sytuacje remontowe. Niemniej obiecuję, że poruszę ten temat z panem prezesem, ewentualnie wykonania jakiegoś bieżącego remontu, zapobiegającego jak gdyby dalszej degradacji obiektu. Nie mówimy o jakimś gruntownym remoncie, ale zabezpieczeniu, nie wiem, dachu i tak dalej, żeby nie ciekła woda, to tak. Jeżeli bym był na miejscu zawiercia, również nie wykonywał żadnych prac, które miałby. Dobra, to wszystko? Udzielam głosu Jolancie Łakomskiej. Panie burmistrzu, w swojej wypowiedzi przed chwilą kilkakrotnie poruszał pan sprawę, że dostaliśmy jakąś wersję papierową. Nie wiem jaką, nie wiem czyją i nie wiem kto dostał, bo my nie otrzymaliśmy. Ja mówię to w skrócie myślowym. Ja mam wersję papierową, przekazywana jest to do pani Dobrze, Dara, która państwa nie rozumie. Kolejne pytanie. Pytanie moje dotyczy spotkania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji, bo dość często się pan burmistrz spotyka z przedstawicielami GDDKiA. Chciałabym, żeby nam pan opowiedział, jakich spraw dotyczą te spotkania. Przede wszystkim większość spotkań dotyczy, jeżeli już, bo jest ich relatywnie bardzo dużo, jak pani zauważyła, to są najczęściej spotkania związane z rozwiązywaniem bieżących spraw
wynikających z realizacji tych inwestycji, które są realizowane przez GDD i KAF na odcinku w Porębie, a było tych co roku jest wykonywane, jak wiecie Państwo doskonale, kilkusetmetrowy odcinek chodnika, wykonywane były różnego rodzaju inwestycje typu, przypomnę, remont mostu na górce jako potężna inwestycja. Teraz na dniach był realizowany przepust wodny na Kierszuli, na ciągu tam rowu melioracyjnego na zakręcie. Odcinanie, przypominam, kontrole i odcinanie tych sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej na Kierszuli, na Krzemiędzie, a zatem tych różnego rodzaju tematów takich technicznych jest bardzo dużo. Ostatnia realizacja to był chodnik tutaj od ulicy, wzdłuż ulicy Księdza Pędzicha do w kierunku cmentarza od ulicy Dzielnej. Szereg problemów związanych z wycinką drzew, z wydawaniem pozwoleń na wycinkę drzew i tak dalej, więc te spotkania takich rzeczy dotyczą, ale niemniej są rzeczy strategiczne, czyli takie, które są prowadzone rozmowy cały czas od kilku lat. Jedna rzecz to jest uporządkowanie stanu prawnego i przejęcie terenu na ulicy Fryszerskiej, co już częściowo jest dokonane. Teraz rozmawiam z GDDiK na temat ewentualnego możliwości wydania zgody przez GDDiK na postawienie, na umiejscowienie witacza miejskiego w tamtym miejscu, który by w ciągu drogi krajowej informował kierowców o tym, że wjeżdżają w granice administracyjne miasta Poręby. Drugim tematem, na który cały czas prowadzone są rozmowy i wymiana korespondencji bardzo, bardzo obszerna, to jest przejęcie tutaj tego fragmentu drogi w centrum miasta, skrzyżowanie ulicy Fabrycznej z ulicą Wojska Polskiego, zielony trójkąt wraz z uliczkami go otaczającymi, po to, żeby to zostało przejęte przez miasto, żebyśmy mogli ten fragment zieleni wykorzystywać na potrzeby miejskie. I to jest cały czas prowadzone są rozmowy, są wysłane pisma, czekamy na decyzję. Kolejnym tematem bardzo ważnym dla gminy w celu uporządkowania między innymi gospodarki wodno-ściekowej to jest uporządkowanie spraw związanych z kanałem, z kanalizacją miejską w ciągu ulicy Księdza Pędzicha, poczynając od ulicy Dworcowej, a kończąc w okolicach Dębu Bartek, po lewej stronie drogi jadąc w kierunku Siewierza, czyli po tej części zamieszkałej, zabudowanej. Toczymy rozmowy z GDDiK, abyśmy mogli w pasie drogowym GDDiK wybudować kanał kanalizacji miejskiej, a żeby można było objąć kanalizacją tutaj mieszkańców ulicy Sosnowej i część mieszkańców, którzy mieszkają wzdłuż ulicy Księdza Pędzicha, ale nie na nowym osiedlu, tylko tutaj na tym tak zwanym głębokim dole, czy jak to tam się nazywa. Więc ten fragment miasta chcemy, żeby również wpiąć w system kanalizacji miejskiej, ale do tego nam jest potrzebna zgoda GDDiK na to, żebyśmy tą inwestycję pobudowali na pasie drogowym, dlatego że nie ma już innej możliwości. Teraz zostały te rozmowy rozpoczęte, ustalone zostało z panem Sebastianem Pionką, że pójdą odpowiednie pisma do dyrekcji GDDiK w Katowicach w tej sprawie i będziemy czekali na informację zwrotną. Jest to inwestycja, którą przewidujemy zrealizować w
w terminie około 3 lat, a zatem to nie ma, tu nie ma mowy o jakiejś opieszałości. Są to wstępne rozmowy, jeżeli będzie jak gdyby akces ze strony GDTK, rozpoczniemy już konkretne działania, kosztorysy i będziemy się starali o środki, które pozwolą nam zrealizować jedną nitkę kanału, która zepnie te części miasta. Bo przypominam, że nowe osiedle za dębem Bartek jest skanalizowane. Tutaj od strony miasta jest skanalizowany i zostaje tylko ten fragment centrum wokół kościoła, których mieszkańcy nie dysponują kanalizacją miejską, a którą ze względów logicznych i praktycznych należy ich włączyć w sieć kanałów miejskich, dlatego że tutaj są technicznie bardzo trudne możliwości odbioru szamp i dlatego taki jest kierunek działania. Będą to działania realizowane przez spółkę miejską, ale niemniej jest to wszystko przeze mnie koordynowane i w związku z tym ja prowadzę na razie rozmowy z GDDiK. To wszystko na temat rozmów z panem Sebastianem Pionką. Są to naprawdę często bardzo kontakty dotyczące naprawdę drobnych spraw typu wymiana znaków drogowych, wstawienie, tak jak w ostatnich dniach wstawiliśmy ławki przy tym wybudowanym chodniku wiodącym na cmentarz, to co mówiłem wcześniej. Więc to wszystko wymaga uzgodnień z generalną dyrekcją. Dziękuję. Panie burmistrzu, ja jeszcze mam pytanie w związku z tym tematem, bo no ładnie nam pan tutaj opowiedział, czego dotyczą te rozmowy. Ja tylko może wrócę jeszcze na chwilę do inwestycji, które polegały na budowie chodnika. Przynajmniej ten odcinek, który jest na Kierszuli, zresztą pan kierownik Pionka zawsze mówi, że to nie są inwestycje, to jest remont. Bo o inwestycje kazał nam pisać do Katowic. Tutaj to jest remont, w związku z tym taki wniosek został przez nas radne składany do pana Pionki. I po 2 latach został ten chodnik nareszcie zrobiony. Ale co chcę jeszcze powiedzieć, że w związku z tym, że często pan podkreśla, że nie wyda pan ani jednej złotówki na bezpieczeństwo dla mieszkańców, jeśli chodzi o doświetlenia przejść dla pieszych przy DK 78. Czy rozmawia pan... Proszę nie przekręcać moich słów. Nie przekręcam, proszę sobie odsłuchać. Nagraj zupełnie to, nie przeznaczy ani złotówki na bezpieczeństwo. Nieprawda. Panie burmistrzu, ja cytuję pana słowa. Poza tym, więc w związku z tym mam pytanie. Czy rozmawia pan w takim razie z panem kierownikiem, bo nie słyszałam, żeby pan to powiedział, jeśli chodzi o jakieś oznakowanie ostrzegawcze, jakieś tam pulsacyjne, świetlne, przejść dla pieszych, bo jest nie to naszą bolą. Nie rozmawiałem, bo jest to sprawa bardzo świeża, więc proszę mi też dać chwilę czasu, poruszę ten temat na początku czerwca, jak wrócę z urlopu. Ponadto po raz kolejny chciałbym powtórzyć, że ja nie mówię o niewydawaniu ani złotówki na bezpieczeństwo mieszkańców, tylko nie wydam ani złotówki na inwestycję, która się nie znajduje na terenie gminnym, a to jest zasadnicza różnica. To jest zasadnicza różnica. Czy DK 78 przebiegająca przez Porębę to nie znajduje się w Porębie? To my chodzimy, nie wiem po czym, jeździmy, nie wiem po czym. Chyba no nie o takie rozumowanie tutaj chodzi. Natomiast jeśli chodzi o to oznakowanie jakieś tam, to nie jest świeża sprawa, bo pasy były, są i będą. Także nie wiem, szuka pan wymówek? A nie szuka pan rozwiązań. Panie burmistrzu, ja pana bardzo serdecznie z tego miejsca proszę. Proszę o nas pamiętać, o mieszkańcach i bardzo proszę poruszać te tematy z panem Pionką. Dziękuję uprzejmie. Proszę, tak tytułem jeszcze ad vocem. Proszę nie używać populistycznych haseł, które, ja wiem, że bardzo są chwytliwie, łapą za serce mieszkańców, natomiast my tu rozmawiamy o konkretach, o konkretnych pieniądzach, o,
o konkretnych inwestycjach. A zatem, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, które się pani tak troszczy, ja też się troszczę, ale bezpieczeństwo jest z mocy prawa zapewnione, bo obecne, istniejące wszystkie przejścia dla pieszych w rejonie miasta Poręba są zgodnie z prawem oznakowane. Ja się nie mogę domagać czegoś, czego pan Pionka nie dopełnił, bo pan Pionka i GDDiK dopełniło wszystko zgodnie z prawem. Są wszystkie przejścia prawidłowo oznakowane. Panie, żądacie, czy mówicie o tym, żebym się zwrócił i rozmawiał z panem Pionką o rzeczach ekstraordynaryjnych, o rzeczach wykraczających poza obowiązujące przepisy. Więc dlatego ja mówię, że to jest sprawa dyskusji, czy GDDiK będzie dysponowało jakimiś środkami na jeszcze dodatkowe, nieplanowane oznakowania zwiększające bezpieczeństwo przechodniów. To, co jest, mamy tak jak wszyscy obywatele Rzeczpospolitej zapewnione bezpieczeństwo na przejściach w Porębie. Niczym się nie różnimy, niczym nie odstajemy i proszę pamiętać o tym i nie używać takich haseł, że tutaj w trosce o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest na miarę obowiązujących przepisów w kraju zapewnione mieszkańcom na przejściach dla pieszych. A jak najbardziej wrócę do tego i jak obiecuję, to na pewno to zrobię. Będę rozmawiał z panem Pionkiem na temat jakiegoś dodatkowego, jak on by to widział i to będzie wola tylko i wyłącznie GDDiK, bo oni na to będą musieli wyasygnować pieniądze, zaprojektować, jeżeli będą jakieś urządzenia i je wykonać. Także taki jest stan rzeczy. Dziękuję. Panie burmistrzu, ja akurat się bardzo żywo interesuję tą sprawą i z tego co wiem, to na terenie naszego kraju są robione kontrole przez generalną dyrekcję, dokładnie przez nich. Drogi krajowe są na tyle sprawdzane, czy te przejścia dla pieszych są naprawdę widoczne. Bo tu nie chodzi o to, że ja postawiłem znak, ja zrobiłem pasy, czyli mam oznakowania poziome i pionowe i jest sprawa załatwiona. To nie jest koniec wierszyka, panie burmistrzu. Więc robione pod tym kątem są kontrole w całym kraju i zostały stwierdzone w bardzo wielu przypadkach, w 90 przypadkach zostało określone, że jednak te przejścia dla pieszych nie są widoczne dla kierowców. Bo tu nie chodzi, tak jak mówię, o to, że to jest tylko oznakowanie. Więc tu może trzeba do przodu zrobić i zadbać o naszych mieszkańców, o drogę DK78. Tym bardziej, że tak jak wcześniej na komisji wspominałam, fajnie, że nam się będzie robiła obwodnica. Tylko przez to, że będzie obwodnica, zmniejszy się ruch tirów, jeśli chodzi o DK78, ale wtedy automatycznie, bo ja widzę, co się dzieje, pan zresztą też mieszka przy głównej ulicy, więc widzi pan, co się dzieje, jeśli chodzi o weekendy. Zaczyna się robić tak szalony ruch samochodów osobowych, które się prześcigują, wyścigują, jeżdżą z bardzo wysoką prędkością. Także w ogóle nie zwracają na to, że jeden drugiego wyprzedza na przejściu dla pieszych. Zupełnie. Także bardzo pana prosimy serdecznie o to, żeby z tym panem Pionką rozmawiać w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Nie musi mnie pani tak bardzo serdecznie prosić, bo to nie jest moje widzimisię, tylko jestem zobligowany do działania zgodnie z przepisami prawa i to czynię. Ale natomiast muszę panią skaleczyć w tym wypadku i powiedzieć, że pani opowiada bzdury odnośnie tego bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Bo mówi pani o rzeczy, o zupełnie innej rzeczy. O odczuciu mieszkańców i użytkowników pasa drogowego co do ich bezpieczeństwa. Natomiast ja tylko przypominam, że te przejścia dla pieszych, które były tworzone nowe na górce, w okolicach kościoła, ostatnie przejście dla pieszych na Kierszuli, przejście na ciągu ulicy Wyzwolenia obok mnie, te nowo utworzone za mojej kadencji przejścia, to jeżeli pani prześledzi, jaka jest procedura, jaka jest technologia badania umiejscowienia takiego przejścia, to przekona się pani, jak to jest bardzo dokładnie analizowane.
to nie jest kwestia wskazania palcem na mapie, że tutaj będzie przejście, tylko właśnie są odpowiednie przepisy, które to obligują, w jakim miejscu może być przejście, w zależności od szerokości jezdni, widoczności, umiejscowienia zakrętów. Ja to nie znam, bo rozmawiałam... Pani to wie, czemu pani opowiada takie brednie? Które są brednie? To, że chcemy doświetlenia bądź do informowania kierowców, że tu jest przejście dla pieszych. Ja nie mówię o usytuowaniu przejścia dla pieszych, bo my je już mamy. Tylko dobrze, chodzi o to, żeby dobrze. Były widoczne dla pieszych. Myślę, że powiedzieliśmy sobie już na ten temat. Myślę, nie słucham, ja zostało... nie rozumiem. Dziękuję pani Łakomskiej. Nie widzę chętnych więcej radnych o zabranie głosu w punkcie trzecim, czyli dotyczącym sprawozdania z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Wobec tego zamykam ten punkt i przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. To jest punkt czwarty, podjęcie uchwał. Projekt uchwały zapisany w naszym porządku pod numerem 4a dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy. Ten projekt uchwały był omawiany na komisjach stałych Rady Miasta. Czy Wysoka Rada ma pytania jeszcze do, czy jakieś uwagi do tego projektu uchwały? To słucham. Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Radna Agnieszka Eichenlau. Za. Radny Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Filiański. Za. Elżbieta Kołodziej, za. Mariusz Kołton. Za. Marcin, przepraszam, Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Czy radny Marek Miśta mnie słyszy? Czytam dalej. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Jeszcze raz wracam do Marka Miśty. I proszę jednocześnie radnych o głosowanie w systemie e-sesja. Kiliański, Przemysław i Machura Jarosław jeszcze nie zagłosowali. I w dalszym ciągu czekamy na Marka Miśtę. Przepraszam, co to mam kółeczko, kręci mi się w kółko, jakiegoś laga mam. Jeszcze chwileczkę z tym głosowaniem, nie mogę zagłosować. O, poszło. Nareszcie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 26 przez 272 przez 21 została podjęta 14 głosami. Kolejny projekt uchwały zapisany w naszym porządku pod numerem 4b w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale numer 23 przez 246 przez 20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Poręba na 2021 rok. Informuję, że ten projekt uchwały był również omawiany na komisjach stałych Rady Miasta. Czy Wysoka Rada ma pytania jeszcze do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlaub. Za.
Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliński. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 26/273/21 została podjęta 14 głosami. Kolejny projekt uchwały pod numerem 4C zapisany w naszym porządku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale numer 25/270/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok. Ten projekt uchwały był omawiany także na komisjach stałych Rady Miasta. Czy Wysoka Rada ma pytania do projektu tej uchwały? Tak, ja mam pytanie do pani skarbnik, jeżeli mogę. Proszę, do pani skarbnik pytanie od pani radnej Sokomskiej. Zasadnie następujące brzmienie. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 882 197,68 zł sfinansowany wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w artykule i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. 233 311,50 zł. Są to wpłaty mieszkańców jako udział własny do zadania inwestycyjnego OZE. I pytanie to jest od mieszkańców. Dlaczego deficyt ma być pokrywany ze środków jako wkład własny mieszkańców? Ponieważ instalacja OZE w tym roku ma być zrealizowana i mieszkańcy zaczynają się obawiać, że nie będzie środków na realizację tego zadania. Proszę o wyjaśnienie, tak żebym mogła przekazać to mieszkańcom. Witam Państwa serdecznie. Szanowna Pani Radna, ten deficyt wynika z artykułu 217 ustawy o finansach publicznych. I to nie jest nasz wymysł, tylko wszystkie wolne środki, które pozostają na kontach projektowych na zakończenie danego roku budżetowego, z automatu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, funkcjonują w przyszłym roku budżetowym jako przychód. A skoro do budżetów powraca się przychód, a nie dochód, z automatu tworzy się deficyt, który jest pokrywany tymi pieniążkami i stanowią one już gotowe środki do wydatkowania. Także tutaj nie ma w ogóle to nic wspólnego, że mieszkańcy mogą się obawiać, że ich wpłaty zostały w jakiś sposób gdzieś inaczej przeznaczone na inny cel wydatkowy, ponieważ one są usadowione na koncie projektowym, wydzielonym do tego rachunku i są ściśle kontrolowane przez budżet gminy. Dziękuję. Dziękuję. Jak tam tutaj sprostować? Nic nie słychać. Przepraszam bardzo, jeszcze raz powtórzę. Chciałam sprostować, że pytanie zadawała radna Ewelina Janeczek, ponieważ nie zgłosiła się do dyskusji, po głosie nie rozpoznałam i błędnie podałam, że pani Jolanta Łakomska zabiera głos. Proszę radnych, moment, proszę radnych o naciskanie, posługiwanie się w ogóle systemem e-sesja i zgłaszanie się do dyskusji. Wtedy nie będzie pomyłek. Jeszcze pani skarbnik ma coś do dodania w tej sprawie. Proszę. Jeszcze chciałam jeszcze państwu uzupełnić, że tak funkcjonują wszystkie środki, które zostają z wszystkich projektów, nie tylko z OZE, na koniec roku budżetowego. I wynika to tak, jak państwo mają podane w podstawie prawnej, z artykułu 217 ustawy o finansach publicznych. I my nie możemy tego potraktować jako dochód, bo plan, budżet to jest planem jednorocznym. To, co zostaje na kontach projektowych,
zgodnie, tak jak powtarzam, z ustawą o finansach publicznych na następny rok funkcjonuje w budżecie jako przychód. I stąd też tworzy się deficyt, ale to jest taki deficyt kontrolowany, bo to są środki dedykowane danemu zadaniu i one są zabezpieczone na kontach wydzielonych i służą właśnie na wydatkowaniu danego celu. Dziękuję. Poproszę teraz o zabranie głosu radną Krystynę Rok. Witam. Pani Skarbnik, czy ja mogę zadać wszystkie pytania na raz i już mieć z głowy? Czy jakaś tam obowiązuje przy każdej uchwale kolejka? Jeszcze raz proszę powtórzyć. Pani Skarbnik, czy ja mogę zadać wszystkie pytania od razu? Czy może radna zada wszystkie pytania od razu? Dobrze. Bo ja chciałabym się upewnić, a tu pewne rzeczy nie dają mi spokoju. W pozycji 12 w załączniku pierwszym mamy odsetki od należności głównej dotyczące zwrotu nadpłaty podatku VAT z budowy hali sportowej, tak? Tak, ale to już przechodzimy do uchwały zmian w budżecie. Tak, dlatego pytałam, czy mogę wszystko zadać od razu. Może w takim razie, jeżeli chodzi tutaj o taki porządek obrad, to może byśmy przegłosowali najpierw tą uchwałę, którą w tej chwili omawiała. I jak będziemy przy zmianach w budżecie, to po prostu będziemy wyjaśniali sobie zmiany w budżecie. Dziękuję. Zapytam teraz jeszcze radną Jolantę Łakomską, czy ma pytanie do tego projektu uchwały, czy... To znaczy powiem tak, może przy tych uchwałach, przy wprowadzeniach, bo zmiany w budżecie to my mamy każdą uchwałę, tylko teraz ja nie pamiętam, czytając je pamiętałam może na bieżąco, ale teraz jak je mam znowu wszystkie tylko w rządku, ja nie pamiętam czego dotyczy. To może po przeczytaniu przez panią przewodniczącą numeru i tak dalej, jeśli chodzi o tą uchwałę, dwa słowa ze strony pani skarbnik, czego dotyczy i wtedy byśmy wiedzieli o co pytać, bo ja teraz też nie wiem, czy w tym momencie mogę pytać, czy dopiero później mogę pytać. Tak, bardzo proszę. Pani skarbnik, proszę w ten sposób postąpić. Proszę krótko powiedzieć, czego dotyczyła uchwała numer 25/270/21 z 29 marca 2021, to którą w tej chwili omawiamy. No, żeby przypomnieć krótko wszystkim radnym, czego dotyczyło, to mogą być po prostu pogubieni. Szanowni Państwo, tak jak omawiałam Wam na komisjach stałych Rady Miasta, do tej uchwały dodajemy, mieliśmy 29 marca, już żeśmy określili nasz deficyt i wydzieliliśmy dane źródła sfinansowania jego. Natomiast teraz dla transparentności zapisu, tak dla Regionalnej Izby Obrachunkowej, żeby oni wiedzieli do danego zadania, przypasowaliśmy po prostu kwotę. Czyli to, co Państwo odczytali, 233 311,50, są to wpłaty mieszkańców jako udział własny, 136 610,99, dotyczy to projektu realizowanego w szkole podstawowej numer 1 i wolne środki, które nam pozostały na rachunku budżetu 915 814,19. Zmiana ta dotyczy tylko po prostu przypasowania danej kwoty do danego źródła pokrycia deficytu. Dziękuję. Czy to radnej wystarczy? Tak, świetnie, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. W związku z brakiem dalszych uwag przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlau. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za.
Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Matura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Proszę jeszcze Jarosława Machura o zagłosowanie w systemie sesja. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 26/274/21 została podjęta 14 głosami. Kolejny projekt uchwały pod numerem 4D w naszym porządku obrad to jest w sprawie zmian w budżecie miasta Poręba na 2021 rok. Ten temat był omawiany przez panią skarbnik miasta na posiedzeniach komisji stałych. Natomiast projekt uchwały był przesłany radnym drogą elektroniczną przed sesją w dniu 21 maja. Czy tutaj Wysoka Rada ma pytania do projektu tej uchwały? Proszę zgłaszać się do dyskusji. Krystyna Rok. Proszę, udzielam głosu. No to teraz tutaj do tego załącznika pierwszego. Jeżeli bym się potem myliła, no to bardzo mi przykro, ale tylko w wersji elektronicznej mam, więc mi te tabelki latają. Pozycja 12, wracam do niej jeszcze raz, odsetki od należności głównej dotyczącej zwrotu nadpłaty podatku VAT z budowy hali sportowej i to jest 813 398 zł. I w pozycji trzeciej mamy 1 365 811 zł. Tak? Tak, szanowna pani radna. Całą należność, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego, to 2 178 209 i taka kwota wpłynęła na nasze konto i była ona podzielona zgodnie z wyrokiem 813 398, to były odsetki, tak jak pani widzi, i 1 364 811 to jest należność główna. Mhm. I teraz w załączniku drugim do obsługi tego z uzyskania zwrotu VAT, firma Deloitte przed zmianami ma 600 tysięcy złotych, a po zmianach dodatkowo 900 tysięcy złotych. Czyli generalnie rzecz biorąc coś ponad 1 500 000. Jak to wygląda? Czy my oddajemy te 1 500 000, czy jak to wygląda? Tak jakby przed zmianą to ma tak jakby pani tylko plan napisany, jaki był w paragrafie 4300. A po zmianie to jest cały paragraf ujęty. Natomiast my go zwiększamy tylko o 900 085 i to jest należność dla firmy Deloitte za całą tą procedurę przeprowadzenia odzyskania tego VAT-u, czyli w okresie, jak państwo widzą, 2012-2021, czyli w okresie 9-letnim. Tak, czyli żebym ja zrozumiała i nie miała wątpliwości. Jeszcze raz powtórzę. Przed zmianą to jest cały plan, który gmina posiada na paragrafie 4300 w rozdziale 750.023. I dodajemy teraz 900 085 i na tym paragrafie w sumie mamy 1 592 585 planu. Natomiast ten paragraf 4300 zakup usług pozostałych, czyli to są usługi pocztowe, usługi bankowe, to jest po prostu cały schemat usług świadczonych przez gminę, księgowany w tym paragrafie. Dobrze, czyli podsumowując, firma Deloitte otrzymuje ile? 900 085. Dziękuję. I kolejne pytanie. W załączniku trzecim mamy pozycję 33. I tu chodzi o 200 tysięcy na klub seniora w byłym Kaktusie. Tak. Natomiast w pozycji 45 mamy projekt utworzenia klubu integracji międzypokoleniowej. O, to są te pieniądze ministerialne 602 461 zł. I tutaj jeżeli mówimy o klubie integracji międzypokoleniowej, to na co ma to iść, to 200 tysięcy na klub seniora?
Nie, nie, to są dwa różne zadania. Utworzenie klubu seniora to jest dodatkowe zadanie, które wprowadziliśmy 29 marca, jak dobrze pamiętam. I to jest osobne zadanie inwestycyjne. Natomiast to zadanie, utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej, to już jest zadanie, które utworzyliśmy w tamtym roku, a w tej chwili jest jego kontynuacja. Zgodnie z tym, co już chyba pani mówiła, Joanna Kowalska, myśmy tej dotacji teraz nie otrzymali, w związku z tym w uzasadnieniu napisano nam, że nie może być części wspólnych. Troszeczkę się zmieniła tak jakby koncepcja programowania w 2021 do 2025, bo tak naprawdę na utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej tylko dwie gminy w województwie śląskim otrzymały, bodajże Bystra i Jasienica, jak dobrze pamiętam. Większość dostała na utrzymanie już istniejących klubów, ale kontynuując ten nasz wniosek, w uzasadnieniu padło takie uzasadnienie, powtórzę, że nie może być części wspólnych, czyli na przykład jeżeli tworzymy klub seniora, to toalety, szatnie, aneks kuchenny, wydzielone pomieszczenie musi być tylko do klubu seniora. Nie mogą z niego korzystać inne osoby. W związku z tym mamy zamiar kontynuować jeszcze raz, bo tak jakby wniosek jest dobry merytorycznie, określić, który byłby to punkt. Być może będzie część zabrana pomieszczeń z MKS-u. No różne są propozycje. Jeżeli ogłoszą tylko konkurs, to będzie około czerwca, to będziemy jeszcze raz aplikować. W związku z tym nie usuwamy tego zadania z planu, bo być może jeszcze do końca roku tą dotację otrzymamy. Mhm. Jeszcze kolejne pytanie. Natomiast Klub Integracji Międzypokoleniowej też pieniądze są dedykowane. Są to pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są zabezpieczone. Pani Iza Kasprzak szczegółowo na Komisji Oświaty bodajże omówiła koncepcję i kontynuację tego zadania. Jeszcze mam pytanie. W załączniku czwartym, dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, i tutaj mamy wpisane 602 461 zł, czyli wartość tego projektu ministerialnego. Czy to jest ta sama wartość? Tak, tak, dlatego że w tej chwili sobie Ministerstwo Finansów zażyczyło dodanie do uchwały budżetowej takiego załącznika właśnie z Funduszu Środków Przeciwdziałania COVID-19 i po prostu dla transparentności każda gmina musi wykazać takie środki, którymi dysponuje w zakresie tego funduszu. Mhm. Jeżeli chodzi oczywiście o plan, tak. I ja tu mam jeszcze pytanie dotyczące Mosiru. Pan burmistrz mówił, że będzie tylko remontowany brodzik. Natomiast tutaj mamy, nie pamiętam w którym miejscu to było zapisane, 117 tysięcy na wyposażenie i doposażenie Mosiru. Czy mogłabym się zorientować, na co te pieniążki będą przeznaczone? Znaczy to jest ta sama sytuacja, że w rozdziale 9.2.6.01 obiekty sportowe na danym paragrafie zakup usług pozostałych mieliśmy 60 tysięcy planu całego w gminie. Natomiast teraz zwiększymy o 57 828,35 na właśnie przygotowanie Mosiru do sezonu. Czyli między innymi wyremontowanie brodzika, zapewnienie animatora, utworzenie kącika dla dzieci i w sumie po tej zmianie całość planu na tym paragrafie 4300, czyli na zakupie usług pozostałych, mamy 117 828,35. Ale to nie dotyczy tylko remontu samego Mosiru. To jest ogólnie paragraf w dziale i rozdziale obiekty sportowe. Doposażenie, czyli mówimy tutaj o jeszcze jakim obiekcie sportowym? O Mosirze, zakupy leżaków, parasoli, utworzenie kącika dla dzieci, takich gier i zabaw, wyremontowanie basenu i na to mamy zamiar przeznaczyć 57 828,35, bo o tyle stricte zwiększamy plan. Między innymi wynajęcie tutaj będzie, jeżeli się znajdzie taki instruktora do nauki tenisa ziemnego, żeby uruchomić tą ściankę jak najszybciej w szerokim zakresie. Mhm. Państwo ten załącznik muszą w ten sposób czytać, że przed zmianą jest to plan, który dotychczas posiadaliśmy w danym rozdziale i tak jak mówię paragrafie, natomiast po zmianie jest to całość planu, nie tylko danego zadania. I jeszcze jedno ostatnie pytanie, tylko tutaj mi pani skarbnik musi pomóc, bo mamy inwestycje w MOK-u na 35 tysięcy dla osób upośledzonych ruchowo, taki punkt ma tam się pojawić, tak?
Tak, tak, tak. Wspólnej obsługi. Tak, i to jest przed zmianami. A po zmianach jaka kwota tam jest wpisana? Jeżeli chodzi o ten utworzenie stricte tego punktu, tak? Tak, tak, tak. Już pani powiem, ale to jest tak jak mówię, to też jest 919 461, no ale to jest na całym paragrafie inwestycyjnym w tym dziale. To nie dotyczy tylko tego zadania. Zwiększamy zadanie o 35 tysięcy, natomiast ja tłumaczę Państwu, jak to czytać. Przed zmianą to macie cały paragraf inwestycyjny w tym rozdziale, a po zmianie jest to suma tego paragrafu. Także tutaj w rozdziale 995 mamy wiele inwestycji, nie tylko utworzenie budynku MOK-u wspólnej obsługi tego petenta niepełnosprawnego. Mhm. Na to zadanie tylko zwiększamy 35 tysięcy. A to 919 461 to obejmuje wszystkie inwestycje w tym rozdziale. Mhm, dziękuję. Dziękuję. Czy to już wszystko ze strony radnej Krystyny Roch? Tak, dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu Ewelinę Janeczek. Dzień dobry. Pani skarbnik, ja mam takie pytanie, ponieważ jeśli chodzi o ulicę Wiejską i Rozińskiego, w inwestycjach mamy wszędzie zero, a w załączniku numer 2, jeśli chodzi o ulicę Wiejską i Rozińskiego, mamy 4 547 921, limit do 2021 1 547, a w 2022 3 miliony. Dlaczego w inwestycjach nie jest ujęta ta kwota, chociażby nawet na ten rok 2021? A niemożliwe, nie mam akurat tutaj przy sobie załącznika inwestycyjnego. Gdzieś mi umknął, ale to sobie zaraz sprawdzę. Poproszę o sekundkę przerwy. A nie mam. W załączniku inwestycyjnym... Wydatki inwestycyjne miasta Poręba. Wydatki inwestycyjne. Ja mam przebudowę w drogach publicznych i gminnych, przebudowa ulicy Rodzińskiego i Wiejskiej, 1 547 921. Być może gdzieś przy transporcie to zobaczymy. Zaraz. To jest pozycja 10 u mnie, a u pani skarbnik? W załączniku inwestycyjnym? Tak, wydatki inwestycyjne. Załącznik numer 3 do uchwały, pozycja 10. Tak. Przebudowa ulicy Rodzińskiego, ulicy Wiejskiej w Porębie. Plan na 2021 zero, środki własne zero, no nie ma nic. No to nie, ja mam 1 547 921. To ja tego nie teraz mam. Teraz sprawdzimy, jak Państwo to widzą w sesji. Minutkę przerwy technicznej. Załącznik numer 3. Szanowni Państwo, nie wiem czemu tak, bo my mamy 1 540 000, tak jak jest podane, 1 547 921 SSI widoczną kwotę. Ja niestety tego nie mam, mam flesze i nic więcej. Dlatego pytam, bo tu jedno drugim się... Pani Natalka podpowiada, że trzeba sobie to rozciągnąć, bo to jest w Excelu. Nawet po rozciągnięciu. A czy ktoś jeszcze z Państwa tak ma? No chyba wszyscy tak samo mamy. Dzień dobry, Marek z tej strony. Po rozciągnięciu widać normalne kwoty. Excel tak robi, że jak jest za mała kolumna, to robi hasze. Trzeba rozciągnąć kolumnę albo je wyrównać. Też w mailu dostali Państwo to bodajże w PDF-ie, także będzie to widoczne. Czy jest już teraz wszystko widoczne? Ja nadal nie mam, nadal mam fleszę. To
jeszcze bardziej, jeżeli jest hashtag, to jeszcze bardziej proszę rozsunąć kolumnę. Już się nie da. Możemy się umówić w ten sposób, że po prostu ten załącznik prześlemy w takiej wersji sztywnej, czyli w PDF-ie, ale to już wtedy nie będziemy załączać. Pani, ja jeszcze zapytam, pani Natalko, w PDF-ie da się załączyć do SMS-a? Zobaczymy pani w PDF-ie. Dziękuję. To pani Natalka załączy. Już sekundkę. To chwila przerwy, ponieważ pani Natalia przesyła tą tabelę. Oczywiście. Informuję, że materiały zostały przesłane i jednocześnie chcę wyjaśnić, że materiały wcześniej również zostały przesłane prawidłowo. No, to jest tylko techniczna kwestia odbierającego, żeby mógł sobie z tym problemem poradzić. Mówię to po to, żeby radni mieli świadomość, że wszystkie materiały były wysłane prawidłowe i prawidłowo. Czy jeszcze Ewelina Janeczek, radna Ewelina Janeczek, ma jakieś pytania do pani skarbnik w temacie tego projektu uchwały? Nie, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały ze strony innych radnych? Dziękuję. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlau. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Turmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Przyjmuje się. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej, za. Mariusz Kołton. Za. Jolanta Łakomska. Wstrzymuje się. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Wstrzymuje się. Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Proszę jeszcze o głosowanie w systemie e-sesja. Rok Krystyna Matura, Jarosław jeszcze. Ja już wysłałam. Tak, teraz doszło. Stwierdzam, że uchwała numer 26/257/21 została podjęta 11 głosami. I kolejny projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Poręba na lata 2021-2031. Ten temat, podobnie jak i wcześniejszy, był omawiany przez panią skarbnik
Miasta na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miasta i był projekt uchwały przesłany drogą elektroniczną przed sesją w dniu 21 maja 2021 roku. Słucham, czy są pytania. Radna Krystyna Rok, udzielam głosu. Jeszcze raz witam. Ja mam takie pytanie, pani skarbnik, bo na komisjach i później w budżecie jest taka inwestycja jak Zatoka Przystankowa na Krzemiędzie, natomiast w WPF-ie jej nie znalazłam. Może źle patrzyłam, nie wiem, jeżeli pani mogłaby mi wskazać, gdzie ona jest. W WPF-ie jej pani nie znajdzie w przedsięwzięciach, bo to jest przedsięwzięcie jednoroczne. Jednoroczne w dorozumieniu tego, że umowa podpisywana jest na dany rok budżetowy. Tamta umowa, którą bez względu na etapy, tamten etap się zakończył, umowa była podpisana, zakończona, zapłacona, a teraz będzie nowy przetarg, nowa umowa i w perspektywie 2021 zamierzamy tę inwestycję zamknąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ponieważ nie widzę więcej uczestników chętnych do dyskusji, przechodzimy do głosowania tego projektu uchwały. Radni Agnieszka Eichenbaum. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Formanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Amerlik. Za. Ewelina Janeczek. Wstrzymuje się. Przemysław Filiański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Jolanta Łakomska. Wstrzymuje się. Jarosław Matura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Proszę jeszcze. W systemie sesja. Wszyscy zagłosowali. Stwierdzam, że uchwała numer 26/276/21 została podjęta 12 głosami. Zamykam punkt 4 i przystępuję do realizacji punktu 5 porządku obrad. Punkt 5 to interpelacje i zapytania. Udzielam głosu według kolejności zgłoszeń. Jarosław Machura. Dziękuję. W imieniu mieszkańców składam wniosek, aby w trybie pilnym dokonać naprawy pracy do Szynoszy. W 10-metrowym odcinku uniemożliwianie korzystanie z drogi. Załączenie dokumentacja fotograficzna. Obecnie nie można przejechać samochodem, rowery, a tym bardziej pieszo po opadach deszczu. Chciałbym nadmienić, że po prostu tą drogą bardzo dużo ludzi uczęszcza na plac zabaw z osiedla na Krawca. A w obecnej sytuacji jest to po prostu uniemożliwiające dotarcie tam w jakikolwiek sposób. Dziękuję. 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 Proszę teraz o zabranie głosu Tomasza Turka. Dzień dobry pani przewodnicząca. Witam wszystkich radnych. Witam też pana burmistrza. Panie burmistrzu, w związku z otrzymaniem informacji od mieszkańców miasta Poręby wnoszę interpelację. Proszę o informację, w jakim terminie rozpoczną się prace przy garażach. Chodzi o drogę dojazdową ulica Zakładowa oraz jaki zakres będzie realizowany. I punkt drugi, proszę o informację, w jakim terminie będzie realizowana naprawa drogi wewnętrznej przy blokach Chopina, wjazd od strony sklepu spożywczego, a wyjazd przy Trafo. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę teraz o zabranie głosu radną Ewelinę Janeczek.
Klub Radni Niezależni do Burmistrza Miasta Poręba. W odpowiedzi na naszą interpelację dotyczącą strażnicy OSP Dwa Górka z dnia 7 kwietnia 2021 roku czytamy. To Pani działania spowodowały sytuację, w której obecnie się znajdujemy. Panie Burmistrzu, pytamy zatem, jakie działania z naszej strony w tej sprawie ma Pan na myśli? Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że my radne z klubu Radni Niezależni nie mamy takiej mocy sprawczej, która mogłaby doprowadzić lub nie do odbioru budowlanego wyżej wymienionego obiektu. Chyba że ma Pan na myśli niewygodne dla Pana pytania zadawane na posiedzeniach komisji w sprawie budynku OSP 2, a mianowicie, czy można oddać w dzierżawę część budynku, który nie jest odebrany przez nadzór budowlany? Na jakie cele zostały wydane pieniądze pochodzące z dzierżawy części tego obiektu? Jedyne działania w tej sprawie podjął Klub Jedność i Przyszłość, który zorganizował spotkanie z ruchami OSP, na którym radna Elżbieta Kołodziej i radny Tomasz Turek zadeklarowali zorganizowanie tak zwanego okrągłego stołu z pracownikami Urzędu Miasta. Do wyżej wymienionego spotkania jednak nie doszło. Dziękuję. Dziękuję. Udzielam teraz głosu radnemu Przemysławowi Kiliańskiemu. Dziękuję, witam wszystkich bardzo serdecznie. W imieniu klubu radnych pozostawna inicjatywa. Dwie interpelacje. Pierwsza, prosimy o pilną wymianę słupa energetycznego usytuowanego przy ulicy Orzechowej 22, słup numer 7. Jest on uszkodzony, grozi zawaleniem przy większych wiatrach i w załączeniu do interpelacji pokazujemy zdjęcia. I interpelacja druga, wnosimy o stałą zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wolności Nowowiejskiej poprzez dołożenie na skrzyżowaniu lustra poprawiającego widoczność nadjeżdżających samochodów. Chodzi mi o takie samo rozwiązanie, jakie jest na skrzyżowaniu ulicy Wolności i ulicy Dzielnej. Coraz częściej mieszkańcy skarżą się, że tam jest problem na skrzyżowaniu Wolności i Nowowiejską. Zresztą sam byłem nie tyle świadkiem, co uczestnikiem takiej sytuacji, że też nie widziałem samochodu nadjeżdżającego i mogliśmy się spotkać. I to tylko tyle. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. I proszę teraz o zabranie głosu radną Jolantę Łakomską. Witam Państwa ponownie. Ja mam dwa zapytania. Właściwie obydwa są skierowane do Pani Sekretarz, dlatego że w odpowiedzi na nasze interpelacje pod nimi się podpisała. I pierwsze zapytanie. Pani sekretarz, w odpowiedzi z dnia 7 kwietnia na naszą interpelację dotyczącą przesłania radnym nagrań ze wszystkich komisji stałych zapewniała, że wszystkim radnym będą te nagrania przesłane. Niestety zapewnienie to jest bez pokrycia, bo tych nagrań nie mamy nadal. I kolejne pytanie jest w sprawie SMS API. Od stycznia tego roku otrzymujemy też od Pani Sekretarz odpowiedź, że nasz wniosek zostanie rozważony. Mamy już koniec maja, więc mam pytanie, ile czasu Pani Sekretarz jest potrzeba do rozważenia prostego wniosku i kto o tym decyduje? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Burmistrzu, ja jeszcze złożę taką krótką interpelację, zresztą powtórzę się. Chodzi o sprawę remontu chodnika przy DK 78. To jest te 50 metrów nieszczęsne chodnika przy przystanku przy ulicy Wyzwolenia. Ten chodnik jest w bardzo złym stanie. Tam nieliczne płytki tylko są w całości. I problem jakoś ten nie jest dostrzegany ani przez radną, przepraszam bardzo, ja mieszkam tam w pobliżu, też jestem radną, no ale myślę, że wspólne działanie radnej z tego okręgu też by może sprawę przyspieszyło. Stan chodnika jest bardzo wymagający bardzo remontu, a jest on jakoś niedostrzegany, nie wiem dlaczego. Dlatego ponawiam tą sprawę, bo już raz interpelowałam w tej sprawie i ponawiam jeszcze raz w związku z tym, że jednak te prace
przez krajowe, przez drogi krajowe są robione, więc tutaj taka mała inwestycja może w przyszłym roku uda się wpiąć ją w plany zarządcy tej drogi. Dziękuję za wysłuchanie tej mojej interpelacji. I przypominam szanownym radnym, żeby przekazywać wszystkie interpelacje składane dzisiaj drogą elektroniczną na adres mailowy Biura Rady Miasta. Natomiast wersję papierową wrzucić do skrzynki na korespondencję w siedzibie Urzędu Miasta Poręba. W związku z tym, że nie mamy dalszych interpelacji i pytań ze strony radnych, to zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzę do realizacji punktu szóstego, jakim są sprawy różne. Tutaj w tym momencie odczytam Państwu korespondencję, jaka wpłynęła do Rady Miasta. W dniu 31 marca 2021 roku wpłynął od Skarbnika Miasta Poręba opis wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. W dniu 2 kwietnia wpłynęła od Rady Rodziców Przedszkola skarga na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie. W dniu 16 kwietnia wpłynęło pismo dotyczące stanu wody na gruncie ulica Siewierska i Górnośląska od mieszkańców miasta Poręba. 20 kwietnia wpłynęło pismo ze Spółdzielni Mieszkaniowej Poręba w sprawie podjęcia interwencji w sprawie dzików na terenie miasta. W dniu 28 kwietnia wpłynęło ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego uchwały nr 25/266/21 Rady Miasta Poręba. W dniu 29 kwietnia wpłynęły trzy pisma. To jest pismo ze Spółdzielni Mieszkaniowej Poręba dotyczącego dostarczenia kontenerów na odpady komunalne. Następnie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Miasta Poręba za 2020 rok oraz wyjaśnienia do opinii oraz ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego uchwały nr 25/264/21 Rady Miasta Poręba. W dniu 30 kwietnia wpłynęło pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego rozstrzygnięcia nadzorczego uchwały nr 25/266/21 Rady Miasta Poręba oraz ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały nr 25/264/21 Rady Miasta Poręba. W dniu 18 maja wpłynęło pismo od dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie dotyczącego jubileuszu 70-lecia przedszkola. Przeczytam Państwu jeszcze komunikaty dotyczące posiedzeń komisji stałych oraz terminu sesji. Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca bieżącego roku o godzinie 9. Natomiast posiedzenia komisji odbędą się w dniu 21 czerwca 2021 o godzinie 8. To będzie posiedzenie Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 21 czerwca o godzinie 13.30. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 22 czerwca o godzinie 9.00, a posiedzenie Komisji Oświaty 22 czerwca o godzinie 13.30. Tryb obradowania planujemy zdalny, zarówno komisji, jak i sesji. I obserwujemy, wysłuchujemy komunikatów państwa w sprawie, znaczy państwa w sensie państwa jako rządu, w sprawie sytuacji pandemicznej, obostrzeń epidemicznych w kraju. W związku z tym, że możemy coś zmienić w trybie obradowania. Ja jeszcze zanim tutaj udzielę głosu
radnych, którzy się zgłosili do dyskusji. Chciałam Państwa poinformować, że w czerwcu odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. No, przypominam, że opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta. Nie słychać? No, Przemek zakłóca. No teraz, proszę. Więc powtórzę tą ostatnią informację, że w czerwcu odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Zachęcamy młodzież do aktywnego udziału. I przypominam, że opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta jest pani Małgorzata Brzęczka. Według planów powinny te wybory zakończyć się do końca czerwca i będziemy mieć już wybraną młodzieżową radę, która będzie mogła działać. Ja rozumiem, że cała procedura rusza od nowa, tak? To znaczy młodzieżową radę mamy powołaną uchwałą. W tej chwili odbędą się tylko wybory, bo tego nam zabrakło w związku z pandemią, która była wprowadzona w ubiegłym roku i niemożliwością przeprowadzenia całej kampanii wyborczej. Dlatego o to zapytałam, czy tylko wybory wśród tych, którzy byli zgłoszeni wcześniej, czy ruszamy z całą kampanią wyborczą? Całą kampanię wyborczą, te wybory przeprowadzi opiekun Młodzieżowej Rady Miasta. Teraz poproszę o zabranie głosu Jarosława Machurę. Dziękuję pani przewodnicząca. Zebrało mi się tutaj kilka takich spraw, a pierwszą to jest to, że na Komisji Oświaty ostatnio było powiedziane, że zostały sprawdzone pod względem bezpieczeństwa place zabaw i chciałbym tutaj nadmienić, że w Niwkach na nowym placu zabaw jest bardzo dużo chwastów, które są kujące i rozrastają się. Już w zeszłym roku był z tym problem i one są koszone, a to nic nie daje. Druga sprawa też była w zeszłym roku. Jedno z urządzeń jest, nie wiem czy ono jest źle zamocowane, ono po prostu rusza się pod względem, jeżeli się na nim jakieś dziecko huśta. Więc to w tym kierunku. Następna sprawa. Też jest tam koszenie trawy koło tego placu zabaw. Jest wykoszone, ale już kawałeczek dalej, gdzie wiszą tabliczki, że zakaz wysypywania śmieci i teren Urzędu Miasta. Tam po prostu kosiarka przejeżdża, a tego skwerku już nie kosi. A tak jak mówią, to ludzie jednak uczęszczają, spacerują i szkoda, żeby to znowu, jeżeli te nakłady są tam kładzione, żeby to porastało jakimiś znowu chaszczami. I inne, i następne jeszcze. W związku z remontem wiaduktu na DK78 na Łysej Górze bardzo zwiększył się ruch przez Nitki, ulica Baśniowa-Niewecka. Nie dość, że teraz było ciężko tam, jest dziura na dziurze, łata na łacie. Mamy koniec maja, nie są tutaj robione żadne prace, aby usunąć to. Jeśli można w jakiś tam sposób przyspieszyć, żeby wykonać tą bezpieczną ścieżkę. Bo naprawdę tutaj to, co się teraz na tej drodze dzieje, doprowadzi kiedyś do nieszczęścia i sami będziemy temu nieszczęściu winni. I jeszcze kolejny teraz może do pana burmistrza, bo tyle się mówi pan burmistrz o lokowaniu środków na osiedle na Stoku. Więc chciałbym się dowiedzieć, bo tam zostało ileśnaście tych działek sprzedanych, ilu inwestorów, którzy te działki zakupili, wystąpiło do Urzędu Miasta o warunki zabudowy. I to by było na tyle. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Natomiast pan Kamil Kowalik chciał zabrać głos ad vocem. Tak, witam państwa serdecznie. Pani radny Machura, zapraszam serdecznie po sesji do mnie. Omówimy tutaj te kwestie tych chwastów i tego urządzenia na tym placu zabaw i zobaczymy, o co tam dokładnie chodzi. Jeżeli chodzi o drogę krajową DK78, to będzie taka informacja na stronie internetowej, że ten wiadukt tam jest w remoncie. Podamy szczegóły, jak to wygląda. I proszę też mi powiedzieć, o co chodzi z bezpieczną ścieżką, bo tutaj nie do końca wiem, o co chodzi, jak to tak może iść do mnie.
A jeżeli chodzi o warunki zabudowy na osiedlu na Stoku, to takowych nie wydajemy, ponieważ tam jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tam są wszystkie zasady i reguły gry, że tak to ujmę, już określone w miejscowym. Także tam warunki zabudowy nie są wymagane. Wszystkie działki, które były wydzielone geodezyjnie, przeznaczone do sprzedania, zostały sprzedane. Z tego co wiem, to jedna z nieruchomości już jest ogrodzona takim prowizorycznym ogrodzeniem, więc tam powiedzmy zaczyna się powolutku życie i zaczyna się coś dziać. Dziękuję. Jeśli można o tą bezpieczną ścieżkę. Razem z panią radną Krystyną rok żeśmy w tym temacie rozmawiali. Pan burmistrz też nas zapewniał, że prędzej czy później zostanie połączone od Niwek do Dziechciarzy, żeby po prostu mieszkańcy, dzieci mogli bezpiecznie korzystać z drogi. Na chwili obecnej naprawdę to się staje niebezpieczne, aby tą drogą iść pieszo czy jechać rowerem. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Udzielam głosu Jolancie Łakomskiej. Ja chciałabym zgłosić. Strasznie coś piszczy. Chciałabym zgłosić konieczność wycinki krzaków, gałęzi, które kładą się już na drogę na ulicy Zwycięstwa. To jest ten kierunek poza zabudowaniami w kierunku cmentarza. Coraz trudniej tam jest przejechać, a samochody w ogóle, żeby się minęły, to jest nie dość, że droga jest wąska. Jeszcze te krzaki nam się kładą na tą ulicę, więc bardzo bym prosiła o wycięcie tych krzaków. I chciałabym jeszcze ten sam teren ruszyć, czyli ta droga, która jest za cmentarzem w kierunku, no do lasu. Chodzi mi o wywożenie tych śmieci do lasu. Zgłaszałam 3 tygodnie temu z panią Renatą Otrębą, rozmawiałyśmy na ten temat. Pani Renata była na wizji lokalnej, widziała jak to wygląda i chciałam tylko powiedzieć, że proceder jest kontynuowany przez niektórych mieszkańców. Dostałam takie zgłoszenie w piątek, że jedzie właśnie samochód z przyczepką w kierunku lasu z gruzem. I teraz proszę mi powiedzieć, co ja z tym fantem w tym momencie miałam zrobić. Godzina była około 16. Byłam akurat wtedy w Porębie, w centrum, podjechałam pod budynek policji, gdzie stał radiowóz, więc byłam zadowolona, że prawdopodobnie jeszcze kogoś tam zastanę. Niestety, kiedy zadzwoniłam, zgłosiła mi się komenda w Zawierciu, no bo przecież ja nie mogę jeździć za mieszkańcami, bo nie ja jestem od tego, żeby ich upominać czy łapać na gorącym uczynku, prawda? Pan policjant z Zawiercia dyżurny no powiedział mi, że no oni mogą tam kogoś wysłać, tylko że właściwie no to zanim ta policja dojedzie z tego Zawiercia do Poręby i odszuka wskazane miejsce, no to już będzie woda po kisielu. Natomiast no szkoda, że nie było nikogo z tej policji porębskiej, bo na pewno zdałoby to egzamin, że gdyby natychmiast taki radiowóz ruszył, no to na pewno by na gorącym uczynku takiego mieszkańca złapał. Także ja bardzo panią Renatę proszę urząd, żeby naprawdę zająć się tą sprawą, bo tych śmieci, tego konkretnie gruzu przybywa nam w tym lesie. I jeszcze mam jedną prośbę, ale już tym razem do pani przewodniczącej, bo mieszkańcy żalą się, że nie bardzo na BIP-ie mogą cokolwiek znaleźć, bo mają problem. Ja się pod tym też podpisuję, bo ja też mam problem. Chodzi o brak informacji na temat, kiedy odbędzie się sesja, kiedy odbywają się komisje, jakie tematy na tych komisjach będą poruszane. Także no nie wiem, w jaki sposób pani przewodnicząca rozwiąże tą sprawę, ale jeśli chodzi o BIP na stronie Urzędu Miasta, jest tam naprawdę ciężko cokolwiek znaleźć. Dziękuję.
Dziękuję. Udzielam głosu Krystynie Rok. Pani się zgłasza. Ja witam jeszcze raz. A, przepraszam, przepraszam. Czy pani się zgłasza? Ja proszę, pani przewodnicząca, odpowiedzieć tutaj pani Joli Łakomskiej, jeżeli mogę. Tak, właśnie. Udzielam głosu panu Kamilowi Adwocem, tak, do pani Krystyny Łakomskiej. Jolanty. Jolanty Łakomskiej, przepraszam. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dostępność informacji na BIP-ie, tutaj z panią Jolą też już powiedzmy zidentyfikowaliśmy częściowo ten problem. Tutaj chodzi o to, że z poziomu telefonu każdy z Państwa używa innego modelu telefonu i posiada inny system operacyjny, czy to Android, czy iOS na swoich urządzeniach mobilnych. I tutaj kwestia powiedzmy samej już dostępności informacji, ona zależy od tego, jaką Państwo macie przeglądarkę, jakie oprogramowanie do odczytywania PDF-ów macie zainstalowane w swoich smartfonach. Tutaj po zainstalowaniu, no powiedzmy, oprogramowania tego Adobe Premiera, nie na wszystkich oczywiście modelach jest to możliwe i nie każdy ma bezpłatną możliwość zainstalowania tego. Te dokumenty się otwierają i są ogólnodostępne. Także kwestia tylko przyzwyczajenia się do innego rodzaju nawigowania przy użyciu telefonu czy tabletu, niżeli przy korzystaniu z komputera stacjonarnego czy laptopa, ponieważ tam widzimy to w pełnej okrasie i mamy dostosowanie rozdzielczości do ekranu i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie standardowe przeglądarki mamy uwzględnione. Tutaj przy tworzeniu nowego BIP-u i nowej strony, które są oczywiście zgodne z obowiązującymi przepisami, z ustawą o dostępności cyfrowej WCAG 2.1, nasza strona www oraz odrębna strona pod odrębnym adresem bip.uemporemba, bo to trzeba traktować jako dwie odrębne strony. Oby te dwie strony są responsywne, czyli dostosowują się do wielkości i parametrów Państwa urządzeń mobilnych. Także tutaj tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten BIP i o kwestie dostępności. No jeżeli są jakieś problemy, to ja zapraszam do siebie i możemy tutaj coś pomóc, podziałać, poszukać i ewentualnie rozwiązać dany problem techniczny. Dziękuję. Dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu radną Krystynę Rok. Ja mam tylko taką jedną prośbę też z racji tego, że mieszkańcy proszą. No w tym roku mamy aurę, jaką mamy i dość długo mieszkańcy palili w piecach. I prośba jest następująca, żeby MPWiK zorganizował jeszcze jeden wywóz popiołu, bo już od kwietnia tego wywozu nie ma, żeby pod koniec maja może zorganizował jeszcze jeden wywóz popiołu, żeby ten popiół też nie wylądował w lesie. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze na koniec chciałbym. Pan burmistrz prosi jeszcze o zabranie głosu. Udzielam głosu panu burmistrzowi. Dziękuję za wszystkie sygnały, które zostały zgłoszone. Będzie to zgodnie z interpelacji i odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielona rzeczowa, krótka odpowiedź na te wszystkie problemy. Natomiast z mojej strony chciałbym, korzystając z okazji, przekazać jeszcze dwie rzeczy trzy rzeczy do informacji w sprawach różnych. Uważam, że to jest ważne. Po pierwsze, powstały spór na linii rodzice dzieci przedszkolnych, a pani dyrektor placówki. Ja już wyjaśniałem to na jednej z komisji, chyba Komisji Oświaty. Natomiast chciałbym, żeby do wszystkich radnych dotarła informacja, jaki jest stan rzeczy w tym wypadku. Spotkałem się dwukrotnie z rodzicami tych, którzy wnosili uwagi, pisali skargi na panią dyrektor, do których oczywiście mają pełne prawo, mają prawo do własnej oceny i pisania skarg. Natomiast było poważne nieporozumienie, ponieważ ci rodzice stwierdzili, że są radą rodziców przedszkola, która została samoistnie, powstała teraz w ostatnim czasie w trakcie tego sporu.
Wszystkie materiały dotyczące i akty prawne regulujące funkcjonowanie Rady Rodziców w przedszkolu zostały poddane wnikliwej analizie prawnej przez pana Michała Szachnitowskiego, radcę prawnego w urzędzie, i wynika z nich jednoznacznie, że to gremium, które się zwało Radą Rodziców, zostało wybrane bez podstawy prawnej. Póki co obowiązuje regulamin w placówce, który jest już od wielu, wielu lat niezmieniany. On pewnie nie spełnia oczekiwań Rady Rodziców, czy rodziców, ale to w kwestii i w gestii rodziców jest zmiana tego regulaminu. Natomiast droga do zmiany regulaminu jest zupełnie inna. Musi zatem do końca, i obecnie funkcjonuje prezydium Rady Rodziców, bo nie ma na podstawie tego regulaminu obowiązującego, nie ma Rady Rodziców, tylko jest prezydium Rady Rodziców, ale to gremium funkcjonuje od września ubiegłego roku i ma do września tego roku funkcjonować jako reprezentant interesów rodziców. Jeżeli rodzice, i zostało to jasno przekazane tym matkom, które tutaj były na rozmowie u mnie, i było to, zostało przez nie to zaakceptowane, że jeżeli rodzice widzą konieczność zmian regulaminu, oczywiście mogą to zrobić i z pewnością na początku, po wrześniu, zrobią tą i na podstawie już zmienionego regulaminu będzie funkcjonowała Rada Rodziców, bo to jest gremium, które jest w gestii tylko i wyłącznie rodziców. Ja tylko pomogłem jako burmistrz, tutaj korzystając z pomocy radcy prawnego, żeby uświadomić rodzicom, jaka jest sytuacja, a zatem zamykając sprawę, do końca, do września tego roku funkcjonuje jako jedyny reprezentant interesów rodziców prezydium, które zostało wybrane we wrześniu ubiegłego roku. I to jest tyle, zamykając sprawę. Mam nadzieję, że ten konflikt się spokojnie wyjaśni w rozmowach dwustronnych pomiędzy rodzicami, prezydium rodziców i panią dyrektor placówki. Druga ważna sprawa, którą chciałbym przekazać państwu radnym, to jest, informuję, że rozpoczynamy, czy powracamy do systematycznego, wzmożonej kontroli szamp w mieście. Po to między innymi został powołany nowy referat, nowa komórka organizacyjna w Urzędzie Miasta i te działania będą zintensyfikowane, bo były przez pewien czas, właściwie się nie odbywały te kontrole, ale o tym pamiętamy i będą one prowadzone. Ostatnimi czasy była skontrolowana cała ulica Partyzantów. W najbliższym planie jest ulica Rzeczna i ulica Główna na Krawcach. Wszystkie posesje zostaną poddane tej kontroli w takiej kolejności. Czemu to służy, nie będę już się rozwodził. Mam ambitny plan, żebyśmy w jak najszybszym czasie, w terminie, nie wiem, półtora roku do dwóch lat, zakończyli pełną identyfikację tego stanu rzeczy, jeżeli chodzi o szamba w gminie, bo to mniej więcej tyle potrwa. Ale będziemy mieli pełną informację na ten temat i umożliwi to nam podejmowanie roztropnych decyzji. Kolejna rzecz bardzo istotna i o tym proszę również jako was, jako radnych, żebyście przekazywali to mieszkańcom. Od miesiąca września rozpoczynamy bardzo rzetelną kontrolę w zakresie podatku od nieruchomości. Będzie to kontrola dotyczyła osób fizycznych, ponieważ taka kontrola odnośnie osób prawnych czy firm została już zakończona. W jakiej kolejności i kto będzie poddawany tej kontroli jako pierwszy, nie będę informował. Harmonogram opracowujemy wewnętrznie tutaj w ramach Urzędu Miasta. Natomiast chodzi o to, żebyśmy w sposób rzetelny potwierdzili tylko to, co mieszkańcy zgłaszają w swoich deklaracjach podatkowych ze stanem faktycznym.
Będą to kontrole na miejscu, a więc jak gdyby potwierdzające w rzeczywistości to, co zostało zawarte w deklaracji. Wkrótce, w najbliższych dniach ukaże się mój komunikat skierowany do mieszkańców odnośnie tej sprawy, odnośnie tej kontroli, odnośnie i jeżeli chodzi o skutki prawne, to niestety w przypadku rozbieżności przepisy prawa pozwalają, czy wręcz nakładają obowiązek na organ podatkowy, czyli na mnie jako burmistrza, na to, żeby zastosować mechanizm cofania się z opłatnością za podatek do 5 lat wstecz. Mając na uwadze, że może to być dolegliwe dla mieszkańców i biorąc pod uwagę, że każde działanie powinno być w sposób odpowiedzialny traktować adresatów, czyli mieszkańców, a ponieważ to ich dotyczy, a zatem w komunikacie będzie też informacja o takich, powiedzmy sobie, wakacjach odnośnie działań gminy do września. Mieszkańcy będą mieli możliwość spokojnego, samodzielnego w ramach własnego gospodarstwa domowego porównania swojej deklaracji z obecnym stanem faktycznym, bo mogą to z różnych względów wynikać nieścisłości, przez nieuwagę, przez nie wnikam w to. To jest nie moja sprawa jak gdyby, ale dajemy czas do końca września mieszkańcom, żeby mogli samodzielnie złożyć korektę swojej deklaracji, żeby można tą sprawę wyprostować. Wszystko, co zostanie po wrześniu ujawnione przez gminę, będzie traktowane już jako akt złej woli ze strony mieszkańca i będzie poddane tej restrykcyjnemu naliczeniu podatku od nieruchomości. Mówię to po to, żebyście Państwo też przekazywali taką informację, że uważam, iż jest to bardzo poważne potraktowanie mieszkańców. Dajemy szansę tym, którzy przez omyłkę coś wpisali, którzy o czegoś zapomnieli po to, żeby do września jest bardzo dużo czasu, żeby tę sprawę wyregulować. Później niestety w poczuciu odpowiedzialności za finanse gminy my musimy zająć się również tym obszarem, czyli sprawdzeniem, uregulowaniem i ogarnięciem całej tego zagadnienia podatku od nieruchomości, żebyśmy wiedzieli, że rzetelnie podatki, kwoty, które wpływają do budżetu miasta z tego podatku są, że jest to wszystko, co gmina może uzyskać z tego podatku. Służy to dobremu planowaniu i gospodarowaniu budżetem miasta. Musimy szczególnie zwrócić uwagę, iż na koniec powiem, zachować szczególną jak gdyby ostrożność i rozwagę, dlatego że nowe rozwiązania, które są zapowiadane w Nowym Ładzie przez partię rządzącą, jednoznacznie zmierzają w kierunku bardzo drastycznego ograniczenia wpływów podatkowych do gmin, co się odbije znacząco na naszym budżecie. Jest to kwestia na razie, kwestia deklaratywna, są to zapowiedzi, ale zapowiedzi dokonane przez osoby najwyższego szczebla, a zatem jeżeli mówi o tym premier, szef partii rządzącej, szefowie partii koalicyjnych, to znaczy, że należy to traktować bardzo odpowiedzialnie i ja to tak traktuję. Te ich wypowiedzi świadczą jednoznacznie, że znacząco zmniejszą się wpływy do gminy, a zatem musimy mieć to w pamięci i musimy bardzo szybko podejmować działania, które zmniejszą tą lukę, która powstanie, gdy zostaną wprowadzone rozwiązania nowego ładu przez rząd RP. Dziękuję. Na pewno nie stracę czujności, na pewno będę podejmował szybko adekwatne działania zmierzające do tego, żebyśmy reperowali budżet, do którego wpływy są drastycznie zmniejszone przez nieodpowiedzialne działania rządu. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Proszę o zabranie głosu radną Jolantę Łakomską. Panie burmistrzu, mówił pan o konsekwencjach, jeśli chodzi o podatki, o zgłaszanie tych naszych metrów i tak dalej. Super. A jeśli chodzi o konsekwencje, jeśli chodzi o kontrolę szamp, bo my jako klub występowałyśmy, bo było nam obiecane, że dostaniemy takie sprawozdanie, tak? Więc dostałyśmy odpowiedź na tą naszą interpelację, że w 2021 roku
roku przeprowadzono takie kontrole na posesjach położonych przy ulicy Partyzantów. No i że dokonano ileś tam tych kontroli i co zakres kontroli obejmował. Natomiast nic dalej. Czy przewidywane są również tutaj jakieś konsekwencje? Dziękuję. Odcięcie. Proszę pana burmistrza o krótką odpowiedź. Oczywiście są przewidywane, ale proszę mi dać jeszcze chwilę czasu, żebym udzielił takiej pełnej odpowiedzi, bo na razie trwają prace nad zakresem tych konsekwencji, nad dolegliwością dla mieszkańców. Musi to być wszystko rozpatrzone pod względem prawnym, bo wchodzimy w obszar bardzo, bardzo delikatny. A zatem jeżeli popłynie ode mnie informacja o konsekwencjach, to musi ona być przemyślana i zgodna z prawem. Więc teraz my to proszę przyjąć taką informację. Pracujemy nad tym, ale dopiero jak zostanie dopracowana i stwierdzona, że jest zgodna z prawem, to ona zostanie ogłoszona. Na razie są kontrole, które nikomu niczemu nie przeszkadzają. Prowadzimy kontrolę w celu jak gdyby zdiagnozowania zjawiska. Natomiast co do konsekwencji, będą one z pewnością podejmowane, ale o ich zakresie i sposobie zastosowania proszę mi dać czasu trochę więcej czasu, bo to nie jest kwestia, bo to jest kwestia bardzo delikatna. Także nad tym pracujemy i na pewno to zostanie ogłoszone. Wiecie państwo, że jest sytuacja bardzo drażliwa, bo jako pierwszy podjąłem takie działania na tym polu kontroli szamp. Wiemy wszyscy, że nie było odwagi wcześniej rozwiązać tego problemu. Problem jest ogromnie nawarstwiony. Jest to wielu i dlatego też trzeba bardzo delikatnie do tego podchodzić. Ja nie mówię, że ja się boję reakcji mieszkańców, bo to jestem daleki od tego. Tylko chcę sprawiedliwie to rozwiązać, żeby to narzędzie, które będzie mi dane do ręki, żebym mógł nim szafować, mając przekonanie, że nie czynię nikomu krzywdy. A tu jest nawarstwione problemy, są ludzie starsi, są zadawnione sytuacje sąsiedzkie, przyłącza, podłączenia, jakieś zgody, które gdzieś rzekomo wydawali moi poprzednicy, zwłaszcza tu się wszyscy powołują na świętej pamięci burmistrza Spyrę. Więc to wszystko wymaga przeanalizowania dogłębnego, bo to będzie dotykało wszystkich nas. Mnie też, bo ja też mam szambo. Więc należy to dokładnie zanalizować. I na pewno będę, na pewno przekażę państwu oczywiście jako pierwszym informację o tym. Będzie to przedyskutowane przez Radę, więc proszę tylko przyjąć do wiadomości, że intensywnie nad tym pracuję. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Proszę Przemysława Kilińskiego. Ja wracam właśnie do słów pana burmistrza, to od razu mi się nasunęło kilka pytań. Pierwsze pytanie to rozumiem, że każda jedna nieruchomość w porębie osobę fizyczną zostanie skontrolowana. Co w wypadku, gdy ktoś do tego września złoży tą deklarację i jakąś korektę wniesie, czy taka osoba też będzie jeszcze kontrolowana, będzie to sprawdzane, bo trzeba też pamiętać o tym, że nadmierzenie tych powierzchni to też różnie ludziom może wychodzić. To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy ja to dobrze zrozumiałem, że do września, jeżeli ktoś złoży korektę tych powierzchni do Urzędu Miasta, jak to tam pan burmistrz ładnie nazwał wakacje, czyli w znaczeniu, że od nowego roku będzie płacił już według tej nowej deklaracji. Natomiast jeżeli do września nie zrobi, a w przypadku kontroli już po wrześniu, czy w trakcie września wyjdzie mu nieścisłość, no to wtedy stosowane będą przepisy tej pozwalające na ściągnięcie tego podatku do 5 lat wcześniej. To było drugie pytanie. Jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie, to chodzi panu o to, panu radnemu, że jeżeli ktoś w sposób, w związku ze swoją brakiem kompetencji takich merytorycznych, on tam źle będzie złoży tą korektę, ale to coś tam błędnie pisze. Po pierwsze, będzie to podlegało wszystko ponownej kontroli, ale proszę też zrozumieć, że podejście urzędu czy urzędników będzie takie, że jeżeli ktoś dokona korekty i pomyli się tam o jakieś centymetry, to wiadoma rzecz, że nikt z tego nie będzie wyciągał konsekwencji. Tu ja mówię o sytuacji, kiedy ktoś ma przerobioną stodołę na 3 garaże
i nadal ją pozostawia jako obiekt gospodarczy, gdzie podatek jest kilkugroszowy, a nie przekwalifikowuje, nie informuje tego w deklaracji, że jest to, że to są faktycznie garaże. O takie rzeczy, jeżeli to zostanie, więc ja myślę, że jeżeli ktoś będzie dokonywał korekty, no to już nie pominie takich faktów, prawda? Mówię o takich zasadniczych rzeczach, a to, że będą jakieś różnice w wymiarowaniu obiektu, to wiadomo, że mierzący urzędnicy przyjdą z laserowymi miernikami, mogą wychodzić jakieś nieścisłości, ale wiemy dobrze, że będzie to zawsze składane na karb braku jakiegoś oprzyrządowania i tak dalej. Natomiast chodzi o zasadę. Mają być zgłoszone wszystkie obiekty i ich charakter, właściwy charakter, jaki pełnią w danym gospodarstwie i na danej posesji. Jeżeli to jest garaż, to ma być zawsze ujęty jako garaż, jeżeli obiekt mieszkalny i tak dalej, z uwzględnieniem tych wszystkich prostych rzeczy, które mieszkańcy wiedzą. A jeżeli nie wiedzą, urząd służy wsparciem. Jeżeli będą jakieś zapytania w tym zakresie, to z pewnością urząd udzieli informacji, jakie przepisy obowiązują w kwalifikowaniu danych obiektów czy pomieszczeń. Czy ja wyraziłem się jasno, udzieliłem odpowiedzi? Tak, dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu radną Jolantę Łakomską. Ja jeszcze wrócę do sprawy oświadczeń na temat kompostowników. Kiedy mieszkańcy będą wiedzieć o tym, że mogą składać takie oświadczenia, że posiadają kompostownik? I to jest chyba takie drugie moje pytanie, które się wiąże właśnie z tymi oświadczeniami. Kiedy będą rozdawane te broszurki przez MPWiK, bo mamy tak z miesiąca na miesiąc obiecane, że już za 2 tygodnie i no nie mamy nadal. Dziękuję. Teraz odpowiadam. Broszurki zostały w ostatnim... Kilka dni temu mam informację, że zostały wydrukowane już w zmienionej ostatecznej formule. Będą niezwłocznie rozdawane przez MPWiK. Druga rzecz, jeżeli chodzi o oświadczenia co do kompostowników. Na forum Rady mamy tą sprawę przedyskutowaną. Pojawią się informacje jeszcze na słupach ogłoszeniowych. Jedna ważna informacja, która musi dotrzeć do mieszkańców i wybrzmieć jednoznacznie, to jest to, że musi być wola po stronie mieszkańcy. To mieszkaniec ma zgłosić się do urzędu i zmienić swoją dotychczasową deklarację. Ale te informacje będą zawieszone na słupach, tak to się będzie działo już na dniach. Także już rozpoczynamy praktycznie realizację obu tych przedsięwzięć. Oddam głos może panu prezesowi, żeby on jeszcze ewentualnie ze strony wykonawcy tego zadania udzielił jakichś informacji jeszcze doszczegóławiających. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan prezes Grabarczyk chce zabrać głos na ten temat? Deszcz padał, dlatego nie rozumieli odradzenia. Tak, to precyzuję. Książę, tak, to proszę. Nie będę mówił o deszczu. Dane do wszystkich instytucji, czyli do szkół, przedszkoli, Urzędu Miasta, bibliotek, do wszystkich instytucji działających w Porębie. Natomiast roznoszenie do mieszkańców będzie na początku czerwca. Żeby się pogoda uspokoiła, że jak włożymy do skrzynki, żeby ta broszurka nie zmokła, nie zniszczyła się. Więc poczekajmy jeszcze parę dni. Broszurki są wydrukowane, odebrane, czekają tylko na roznoszenie do indywidualnych. Pozostali mieszkańcy we wszystkich możliwych kanałach dystrybucji już je otrzymali. Dzisiaj jeszcze dodam tylko, że dzisiaj na słupach została powieszona informacja o PSZOK-u, żeby wszyscy mieszkańcy wiedzieli, że coś takiego funkcjonuje i gdzie można w jakich godzinach oddawać odpady. Dziękuję. I za to bardzo panu prezesowi dziękuję. Dziękuję panu prezesowi za wypowiedź. Czy pani Łakomska ma jeszcze jakieś pytania?
Dziękuję bardzo. Udzielam głosu radnej Krystynie Rok. Jeszcze raz witam. Chciałam zapytać jeszcze raz, jeżeli mogę, Panie Prezesie, czy istnieje taka możliwość zebrania tego popiołu jeszcze raz pod koniec maja? Jeżeli dostanę takie zlecenie z Urzędu Miasta, być może znajdę, bo to jednak ktoś, samochody muszą coś to, znaczy pojechać na ten rejon popiołu, a nie robić czegoś innego. Więc jeżeli będzie takie zlecenie, spróbuję to poukładać i wykonać, ale wszystko po stronie zamawiającego. Dziękuję uprzejmie. I drugie moje pytanie, Panie Burmistrzu, żeby nam się udały te vacatio legis i żeby do września ludzie się zweryfikowali sobie te podatki i metraż, jaki posiadają zabudowań, to informacja oprócz tego, że będzie na BIP-ie, będzie jeszcze się gdzieś pojawiała, żeby ci ludzie mogli być doinformowani? Nie, nie będzie się pojawiała nigdzie indziej, tylko zostaje informacja elektroniczna. Natomiast możemy, jeżeli mówimy o takim wykorzystaniu tablic, no to możemy jeszcze rozwiesić ten komunikat mój, rozwiesimy na wszystkich tablicach informacyjnych w miastach. Bardzo bym prosiła, bo naprawdę tych ludzi starszych jest troszeczkę i nie będą tych środków, tylko zresztą wieść się rozniesie bardzo szybko, zapewniam. Także. Ale jeszcze się rozniesie, ale jednak czy pan pana poproszę na słowo, żeby się tam tam. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Ja przypominam, że radni też mogą pełnić taką funkcję nośnika takich informacji na zasadzie kontaktowania się z mieszkańcami, rozmowy. Taką pocztą te wiadomości rozchodzą się chyba najszybciej. Też. Pani przewodnicząca, przypominam, że jesteśmy w dobie pandemii i pan burmistrz też niejednokrotnie mówił, że Pamiętam o tym, co nie znaczy, że w ogóle nie rozmawiamy z nikim, nie komunikujemy się. Przypominam, że teraz w przestrzeni otwartej maseczki są zniesione, więc nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby oczywiście nie łamiąc żadnych obostrzeń kontaktować się z mieszkańcami. Dziękuję. Maseczki są zniesione pod warunkiem, że nie ma zagęszczenia ludności. Na przystanku autobusowym już je trzeba mieć. Tak, podziwiam radną za takie wnikliwe przestrzeganie przepisów. No niemniej jakąś formę kontaktu z mieszkańcami trzeba znaleźć. Proszę jeszcze o zabranie głosu Przemysława Kiliańskiego. Adwokat z kolei do tego, o czym mówiła Krysia, a propos tego kolejnego wywozu, u mnie też mieszkańcy to zgłaszali, też by chcieli kolejny wywóz, tylko nie wiem, czy koniec maja to jest dobry pomysł, bo trzeba by jakoś tych mieszkańców wpierw poinformować, dać im jakąś informację, że będzie ten wywóz, nie, że wywozy sobie przejadą i tylko, nie wiem, garstka ludzi będzie wiedziała o tym wywozie, więc ja jak najbardziej też popieram, żebyśmy taki dodatkowy wywóz, czy nawet ten, który ma być, jest tam planowany gdzieś w środku lata, zgodnie z regulaminem przesunąć i zrobić teraz, no bo ten okres grzewczy rzeczywiście, niektórzy tu dzisiaj grzeją i muszą grzeć, no i są też ci, którzy oczywiście grzeją ciepłą wodę też z piecu centralnego, tylko wpierw informacja do ludzi, że teraz będzie ten wywóz, bo jeżeli tej informacji nie będzie, no to mija się z celem, to jest przejechanie samochodu i zabranie tylko garstki ludzi, która gdzieś w jakiś sposób się o tym dowie, więc jak najbardziej, jak najszybciej ten wywóz, ale wpierw informacja, potem wywóz. Dziękuję. No informacja być musi, dlatego że ludzie się pytają, a jeżeli się okaże, że nie ma tego wywozu, to tak jak powiedziałam, znowuż wszystko wyląduje w lesie. Dziękuję. Nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu w dyskusji. Wobec tego zamykam punkt szósty, jakim były sprawy różne i przystępuję do punktu siódmego. To jest zamknięcie obrad sesji. Zamykam obrady 26 sesji Rady Miasta Poręba 8 kadencji.
Dziękuję Wysokiej Radzie za uczestniczenie w tych obradach, a wszystkim pozostałym Państwu za obecność i uwagę.